bardzo różne. Nigdy tego nie liczyłem, ale myślę, że w skali roku mogłoby się zamknąć 5 tysięcy w jednym roku, a w drugim roku na przykład 20 tysięcy. To różnie bywało. Czyli średni pan nie jest, a nie podać? Panie sędzio, to było tak, że to jest bardzo wysokie ryzyko zawodowe. Raz się zarabia, raz się żebrze. Rozumiem. Czyli nie jest pan w stanie podać? Nie, nigdy tego nie liczyłem. Tak, czyli że pan jest wdowcem, tak? Tak jest. I ojciec dwóch synów, tak? Tak jest. Dobrze. Dziękuję. Czy przed wsparciem przewodu sądowego strony zgłaszają jakieś wnioski? Wobec powyższego otwieram przewód sądowy i proszę o zwięzłe przedstawienie zarzutów. Oskarżam Wojciecha Wyszańskiego o to, że 24 stycznia 2022 roku w Bydgoszczy na skargę rynku prośbą bezprawną pozbawienia życia wywierał wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, to jest Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób, że zapowiadał śmierć posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zagłosowania przez nich za projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19, to jest o przestępstwo z artykułu 128 paragraf 3 kodeksu karnego oraz o to, że w dniu 29 stycznia 2022 roku wygłoszenie na starym rynku publicznie nawoływał uczestników zgromadzenia do popełnienia przestępstwa na szkodę dziennikarzy Gazety Wyborczej w ten sposób, że nakłaniał uczestników zgromadzenia do tworzenia listów kończych oraz pozbawienia życia dziennikarzy, wypowiadając słowa, że pójdą pod ścianę i zostaną rozstrzelani. To jest o przestępstwo z artykułu 255 paragraf 2 kodeksu karnego. Oraz o to, że w tym samym miejscu, w tym samym czasie groził Marcelinie Zawisza pozbawieniem życia w ten sposób, że rozbiłby jej pałkę na łbie, czym wzbudził pokrzywdzenie i uzasadnioną obawę spełnienia groźby oraz znieważył publicznie w zamiarze, aby znieważa dotarła do pokrzywdzonej słowami powszechnie uważanymi za obelżywe. To jest to przestępstwo z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 216 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego. Oraz o to, że w dniu 30 stycznia 2022 roku w Warszawie za pomocą środków masowego komunikowania podczas programu nadawanego na żywo na kanale internetowym mttv.pl groził Pawłowi Olszewskiemu pozbawieniem życia. W ten sposób, że trzymając w ręku drewnianą pałkę zapowiedział, że gdy legalnie zdobędzie władzę, zniesie memorandum na karę śmierci i go odwiedzi, czym wzbudził pokrzywdzonym uzasadnioną obawę spełnienia groźby oraz znieważył go słowami powszechnie uważanymi za obelżywe. To jest to przestępstwo z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 216 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego. Dziękuję. Proszę. Pytanie. Otrzymał pan proszę do oskarżenia? Tak, jest otrzymałem. Czy rozumie pan te zarzuty? Rozumiem i się z nimi nie zgadzam. Teraz. Czy przyznaje pan się do tego popełnienia? Nie, nie przyznaję. Chciałem powiedzieć, że nie przyznaję się do popełnienia, aczkolwiek nie wycofuję żadnego słowa, które powiedziałem. Oskarżenie pani, tak? Musimy troszeczkę wolniej, bo to musimy zapisać, tak? Także to tak proszę, jakby pan dyktował. Nie przyznaję się do popełnienia winy, natomiast nie wycofuję żadnego słowa, które tam powiedziałem. Słowa te były powiedziane w zupełnie innym kontekście, jakim przedstawiła pani prokurator. Konkretnie nie nawoływałem. Teraz. Nie nawoływałem. Chwila, teraz tak. Tak. Bo pan już złożył oświadczenie, co do tego, czy pan się przyznaje, czy nie. I teraz, ja pana pouczam, że jako osoba oskarżona ma pan prawo do wyjaśnienia, ale bez podania powodu ma pan prawo do odmowy składania wyjaśnień. Czy pan chce złożyć wyjaśnienia? Oczywiście, że chcę. Dobrze. Czy będzie pan odpowiadał do pytania sądu i prokuratora, bo może pan odmówić? Jeszcze raz? Czy będzie pan odpowiadał do pytania sądu i prokuratora, bo może pan odmówić odpowiedzi na pytania sądu i prokuratora? Na wszystkie pytania sądu i prokuratora będę odpowiadał.
I teraz proszę przejść do wyjaśnień. To trochę trudna sytuacja jest mówić tak, żeby pani zdążyła zapisać. To się nie nagrywa, co mówię, wysoki sądzie? Nie, bo to odstąpił od nagrywania przebiegu rozprawy z uwagi na warunki techniczne. To może zróbmy tak, że ja będę dyktował to, co pan mówi, a pan, jeśli uzna, że ja bym coś nie tak, jak pan powiedział, to od razu mi zwrócił uwagę. Jak się zahaczy, to poproszę. To proszę bardzo. Otóż, pani prokurator, nie wzywałem do zabijania dziennikarzy Gazety Wyborczej. Pani wyraźnie powiedziałem. Nie wzywałem do zabijania dziennikarzy Gazety Wyborczej. Że donosiciele, którzy doniosą Gazecie Wyborczej o moich słowach. Powiedziałem wyraźnie, że donosiciele, którzy doniosą Gazecie Wyborczej o moich słowach, wypełnią zadanie, jakie zostało przyznane dziennikarzom Rzeczpospolitej w czasach pandemii. Jakie zostało przyznane dziennikarzom Rzeczpospolitej w czasie pandemii. Dziennikarze, komentatorzy polityczni, mainstreamowi, mieli za zadanie utrzymać pandemię, która została uchwalona w Sejmie Rzeczpospolitej w marcu 2020 roku. Mieli polecenie utrzymać pandemię, która została uchwalona przez Sejm w marcu 2020. Statystyki zgonów covidialnych są bezwzględne. Pan mecenas ma te liczby. I gdy się im przyjrzymy... Są bezwzględne. Obrońca ma. Stwierdzimy dzisiaj, Anno Domini 2022, że pandemii nie było. Że pandemii nie było. Dziennikarze wypełniają swoim zachowaniem, dziennikarze mainstreamowi polityczni, wypełniają swoim zachowaniem idealny wzorzec prostytutki. Mają charakter prostytutki i wykonują zadania. Dowód. Troszeczkę bardziej. Dowód. Wypełniają swoim zachowaniem. Dziennikarze polityczni wypełniają swoim zachowaniem. Tutaj... Zawód prostytutki, wykazując również charakter prostytutki. Nie będę używał słów obelżywych. Dowód. Testy na COVID, które w wyniku plusowym wcale jeszcze nie oznaczają, że mamy przypadek choroby, jednoznacznie były przedstawiane przez dziennikarzy jako stan zakażenia. Żeby uwiarygodnić ten fakt, wymyślono zjawisko choroby bezobjawowej. Nasze wnuki będą się zarekiwać ze śmiechu nad naszą głupotą. Choroba bezobjawowa, czyli potencjalnie wszyscy jesteśmy chorzy, tylko niektórzy z nas mają test ujemny. Nasze ludzie będą się zaśmiewać do rozpuku z naszej infantylności, ze zjawiska choroby bezobjawowej. Dziennikarze również podawali zgony w Polsce jako zgony covidialne.
Polsce przed pandemią umierało dziennie od 1300 do 1500 osób. To jest naturalny stan umieralności w państwie polskim. Nikt tego wcześniej nie podawał do wiadomości i nikogo to nie interesowało. Łajdactwo dziennikarzy, tych, którzy zajmowali się tematem, jest podawanie umieralności w Polsce jako umieralność z powodu COVID-a. Wyglądało to tak. Teraz troszeczkę. Proszę bardzo. Jak się wszystko kraje, to dobrze pisałem. Tych, którzy zajmowali się tematem, jest. Podawali umieralność. Zajmowali się tym tematem, jest. Zajmowali się tym tematem, podawali umieralność jako umieralność covidiowa, czy pochodzenia covidialnego. Na końcu informacji dziennikarz, dziennikarka mówili wystraszonej publice, że wczoraj zmarło 1500, 1300, 1100 osób. Odnosiło to zamierzone skutki. Stan histerii i strachu. Chcę zauważyć, że w 2017 się wydarzyło, nie wiem, ktoś zasłał? Przepraszam. Nie, jest dobrze. Chcę zauważyć, że w 2017 i 2018 roku ilość osób chorych na grypę w województwie lubuskim wypełniała kilkakrotnie liczbę chorych, która była w Polsce w 2020-2021 roku na rzekomy COVID. Żaden dziennikarz nie widział problemu zamkniętych szkół w województwie lubuskim. Nikt nie mówił o pandemii grypy. Koncerny farmaceutyczne, światowe, wytworzyły zapotrzebowanie na szczepionkę tak zwaną, która w sposób cudowny miała nas wszystkich uratować przed śmiercią pandemiczną. Przy czym te koncerny światowe, farmaceutyczne, zażądały od rządów aby ich zwolnić ze skutków i odpowiedzialności jeśli te preparaty zwane szczepionkami będą miały tragiczne skutki uboczne. I władza w naszym państwie, jak również opozycja, ochoczo
uroczo zgodziła się na ten gangsterski wymysł. Nie muszę dodawać, że zasłodzone napoje gazowane firmy biorą odpowiedzialność, które je produkują. A cóż dopiero za preparat zwany szczepionką? Który może nas uszkodzić, a nawet zabić. Co też... Chwila teraz, przerwę, a cóż dopiero? Nas uszkodzić, a nawet zabić. Co stało się niejednokrotnie również w Polsce w ciągu tych 2 lat? Żaden dziennikarz z Gazety Wyborczej, na przykład z Gazety Wyborczej, żaden dziennikarz z tak zwanych mediów mainstreamowych nie zadał sobie rzetelnego pytania, dlaczego mamy zwolnić firmy farmaceutyczne z odpowiedzialności za swój produkt? W oczekiwaniu jak na zbawiciela na preparat zwany szczepionką, dziennikarze komentujący COVID stworzyli rodzaj histerii społecznej, oczekiwania, marzeń wręcz, że będzie to panaceum na całą tę tragiczną sytuację. Tymczasem, dzień za dniem, podtrzymywano w naszej świadomości, że test z wynikiem plusowym koronawirusa jest jednoznaczny z zakażeniem, a choroba może być bezobjawowa. Władza i opozycja w sposób wręcz cudowny, jak nigdy, jednym głosem skandowała: szczepienia mają być obowiązkowe. Tylko wtedy złamiemy zagrożenie pandemiczne. Dodam, żeby nie umknęło, zwalniając firmy farmaceutyczne z odpowiedzialności za tragiczne skutki uboczne. Posłowie Lewicy, a rozumiem przez Lewicę posłów z Lewicy, z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u i z Polska 2050 w
wręcz nawoływali do przymusu szczepień. Niejednokrotnie. Komisja Zdrowia przy Sejmie zachowywała się jak Trybunał Inkwizycyjny, ignorując przez wiele miesięcy rzetelne głosy lekarzy, naukowców, nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Pandemia stała się bardzo wygodną formą rządzenia społeczeństwem. Muszę tu zaznaczyć, że przymus noszenia tak zwanej, z obrzydzeniem to podkreślam, maseczki był zabiegiem wysoce psychologicznym, mistrzowskim, a minister zdrowia o nazwisku Szumowski, imienia nie pamiętam, przed pandemią zapytany, do czego służy maseczka, przez dziennikarza RMF FM, sławnego dziennikarza, uciekło mi nazwisko w tej chwili, odpowiedział, że maseczka przed niczym nie chroni. Przypomnę, jest to profesor medycyny, kardiolog. Powiedział to przed uchwaleniem przez Sejm pandemii w Rzeczpospolitej. Po uchwaleniu pandemii zmienił zdanie. Powiedział to przed uchwaleniem pandemii przez Sejm Rzeczpospolitej. Po uchwaleniu pandemii zmienił zdanie. Stwierdził, że maska jest obowiązkowa i wydał rozporządzenie o obowiązku jej noszenia. Jednocześnie zaznaczę, tenże człowiek o nazwisku Szumowski niewyjaśnioną ma sprawę afery respiratorowej, która jest grą polityczną, tak to rozumiem, skoro do dzisiaj nie została grą polityczną, która do dzisiaj nie została wyjaśniona, a zyski idą dziesiątki milionów złotych. Przepraszam, teraz tą przerwę. Tak, ja poproszę panią, żeby wstawać panią okulara na głowie. Nie, nie, z tyłu. I panią tutaj do ścian. Nie, pani. Ostatnia pani w razie. Tak, pani. Pani jest z trasy? To dlaczego pani uchwala przebieg do sprawy? No to jest też uchwalanie do sprawy. Dlaczego pani to robi? Już powiedziałem wyraźnie, że tylko prasa ma prawo to robić. Nie dosłyszała pani? Bo teraz pani rozumiem, że dosłyszała, tak? I druga pani. Pewnie dosłyszała. Ale już przedstawiam. To znaczy tak, jeżeli panie, jeżeli pozostali również będą mieli tak słaby słuch, zarządzę opuszczenie. Przepraszam. Zastosuję się, wyłączyłam. Proszę usiąść. I teraz ostatnie zdanie, że tutaj pan Szumowski nie wiedział o aferze respiratorowej, która jest grą polityczną, która do dzisiaj nie została wyjaśniona, a zyski
Idą dziesiątki? Miliony. Z tego, co mi wiadomo, mogę się mylić na swoją niekorzyść. Nikt nie podawał oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia, żaden dziennikarz. O ilości faktycznie zmarłych ludzi z powodu tak zwanego koronawirusa. Nikt z nich, z tych dziennikarzy, nie podnosił tematu który był tematem ulicy i świadomości społecznej, że pojawił się koronawirus a umarła grypa. Te prawdziwe wiadomości o zgonach covidialnych publikowane przez Ministerstwo Zdrowia były świadomie, celowo, konsekwentnie pomijane przez media związane z władzą, jak i związane z opozycją. Dane te można było uzyskać tylko w mediach społecznościowych. Które to media społecznościowe za podawanie prawdy i faktów były przez organizacje lewicowe, lewackie, tak ich określę, zgłaszane jako naruszenie umowy społecznej i ich konta internetowe były notorycznie likwidowane. Dobrze, teraz mam pytanie. Pan jest panie sędzio? Nakreślił pan kontekst dosyć szeroki. Zmierzam, bo to, ta emocja pan, była konsekwencją. Ma pan prawo do wyjaśnienia takie, tak. Jak pan uważał, że jakby to w swojej obronie, tak? Natomiast mam pytanie. Słucham. Bo jak na razie rozumiem, przedstawia pan tło tego wszystkiego, co się później działo, a co jest zawarte w akcie oskarżenia. Tak jest. To tło będzie pan jeszcze szeroko przedstawiał, czy to już jest raczej zbliżony końcowy? Wysoki sądzie, grozi mi 10 lat więzienia. Dlatego też pytam. Dlatego możemy zrobić taką opcję, że wysoki sąd wyłączy mnie z procesu. Zostanie pan mecenas, bo jeśli nie będę mógł powiedzieć tego, co spowodowało, że jako 62-letni człowiek, artysta i reżyser, doświadczony tym, że żadne argumenty grzeczne, kulturalne nie dochodzą do gangsterów, którzy uważają się za posłów rządzących, że trzeba użyć innego środka, żeby wzbudzić ich ludzkie myślenie. To jest właśnie i teraz. Tak. Ja, tak, z tego co widzę, pan teraz przedstawia kontekst, tak, z tego wszystkiego, co jakby doprowadziło do dnia 29 stycznia. Pan się tutaj zajmujemy, tak? I tak jak powiedziałem, ma pan prawo, ja nie chcę w żaden sposób panu tego prawa ograniczać. Ale ja wręcz powiedział, że wyłączyć pana z procesu, no bo ten proces bez pana jakby to oczywiście chyba i odmienić nie może. Dziękuję bardzo. Jest pan osobą najbardziej zainteresowaną. Tak jest. Natomiast moje pytanie brzmi, tylko i wyłącznie takie, to jest techniczne. Czy pan przewiduje jeszcze
jakby dużo byś wyjaśnił o właściwym kontekstu? Czy nie pan będzie konkretnie do tego sądu? Zwięzłość jest bardzo potrzebna. Dziękuję. Zmierzam do celu. Proszę, tak, się w zakresie tego tematu. Zaczęliśmy drugiego. Tak. Czy pani może mi... Ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie. Lewackie zgłaszane jako naruszenie umowy społecznej i ich konta internetowe były notorycznie likwidowane. Tak. Dotyczyło to wielu kanałów mediów społecznościowych na tak zwanym YouTubie, gdzie również aktywność moja była bardzo duża. Opozycja i władza, widząc jednak pewną nieskuteczność swoich działań, i dostrzegając bierny opór społeczny, nieartykułowany, ale skuteczny, zapragnęła ustawy, która da im w rękę instrument pozwalający nas złapać krótko za twarz. Czyli tu przechodzimy do punktu pierwszego, tak? Tak, tak. Tego zarzutu. Tak. Krótko za twarz i zmusić nas do zachowań, które będą podtrzymywały histerię pandemiczną. Wymyślono zjawisko, władza i opozycja, wymyślono zjawisko paszportu covidialnego. Dziennikarze zajmujący się tematem
z aktywnością prostytutek zaczęli udowadniać... Nasza koleżanka musiała przekazać kamerę, bo transmitowała na żywo. O cudownym wręcz sąd nakazał skutku posiadania takiego paszportu. Ale i tak będziecie Państwo mieli. Ludzie nieposiadający tego paszportu wręcz mieli być pozbawieni praw obywatelskich. Co de facto w wielu miejscach Polski zaczynało funkcjonować. Na przykład pojawiły się restauracje. Które łamiąc polskie prawo, właściciele tych restauracji, zaczęto selekcjonować ludzi. I tu posłowie lewicy wyrwali się do przodu z namiętnością noworysza, udowadniając nam, myślącym ludziom, lekarzom, profesorom, którzy alarmowali o fałszywym zjawisku pandemii i jego tragicznych skutkach, że oni, posłowie z Nowej Lewicy na przykład, są jedynymi obrońcami naszego życia. Przypomnę, że rozhisteryzowane posłanki i rozhisteryzowani posłowie z lewicy jeszcze przed pandemią wznosili hasła "Moje ciało, mój wybór". Ja mam zadam pytanie, bo tak jest. Wydawało mi się, że już zaczynamy mówić o zarzucie pierwszym, ale chyba jeszcze nie mówimy o zarzucie pierwszym. Proszę o drugim wysokim. Proszę sędzio, proszę pana sędziego, to się ze sobą niestety miesza. Dlatego też ja też. Ciężko mi dyktować, jeszcze nie ćwiczyłem takiej sytuacji w życiu. Dobrze. Więc może troszeczkę ja panu pomogę. Bardzo chętnie proszę. Oczywiście pan będzie miał pytanie wyjaśnić. Tak? Teraz pierwsze pytanie co do punktu pierwszego. Pan tutaj mówi o posłach, jak pamiętam, lewicy, gdzie pan zdefiniował, kogo pan rozumie. Takie osoby w lewicy. Pana zarzut, który jest panu stawiany w punkcie pierwszym, dotyczy konkretnej ustawy, projektu konkretnej ustawy. Tak. Czy projekt tej ustawy wnioskodawca nie byli posłowie lewicy? Nie, projekt ustawy wniosła partia rządząca, ale ja dokładnie pamiętam, bo obserwowałem. Dobrze, to zapiszę. Tak, projekt ustawy wniosła partia rządząca. Chodzi tu o ustawę, tak jest, o której mowa w punkcie pierwszym. 1987. I teraz tak. Jak rozumiem, pan nie zgadzał się z projektem tej ustawy i z jej założeniami. Nie tylko ja, Wysoki Sądzie. Ja bym powiedział panu, bo pan tutaj teraz. Ale ja się nie zgadzałem wraz z całym ruchem społecznym z różnych środowisk. Ze środowisk lekarskich, wojskowych,
policyjny, a nawet prawniczy, które to środowiska dobijało się do tak zwanej Komisji Zdrowia, żeby przedstawić swoją ocenę tej ustawy. A w jaki sposób te środowiska? Zgłaszały do Komisji Zdrowia chęć udziału w dyskusji. I taka dyskusja się rzeczywiście raz odbyła. Dobijały się do Komisji Zdrowia. O, to się nazywa wysłuchanie publiczne. Dyskusji nazywa się to wysłuchanie publicznym. Co się odbyło? Odbyło się po naprawdę bardzo wielkich wysiłkach i zdecydowanych zabiegach. A to było na ile przed tym 29 stycznia? To było w styczniu. Ustaw jak chce. Wiesz, nagranie. I ten. 11 stycznia. Nie, ale to moim, ja nie nadaję. Proszę sądu. I ustaw tam jak chciałem. Tak się zdarzyło, to że później wyszedłem z kryminału z materiał. I moja aktywność trochę została ograniczona. Kiedy pan wyszedł z zakładu karnego? Z zakładu karnego wyszedłem na początku grudnia. Miałem dozór, tak? Musiałem zaprowadzić wiele rzeczy. Czyli nie mógł pan, tak? Jak rozumiem? Powiedzmy tak. Ja osobiście zaniedbałem. Ta informacja też nie została podana do ogólnej wiadomości. Pan powiedział po tym już, po tym wysłuchaniu? Ja byłem w czasie wysłuchania pod budynkiem Sejmu. Miałem 11 stycznia? Tak jest, tak. Rozumiem. A dlaczego pan w takim razie nie chciał brać udziału w budynku Sejmu? Proszę sądu, nie to, że nie chciałem, z racji pobytu w kryminale w Sieradzu, rozsypały mi się moje sprawy organizacyjno-życiowe i trochę to trwało, zanim to pozbierałem, wyłączyło mnie to z aktywności. Ale tego dnia pan był pod Sejmem. Bo się dowiedziałem. No właśnie. No natomiast już nie byłem, nie byłem w stanie już złożyć swojego akcesu do tego publicznego zamanifestowania przed Komisją Zdrowia. Minął termin. Niemniej było tam tych organizacji chyba 60, tak? 60. I jeszcze zapytam. Tak? Na tym wysłaniu publicznym były osoby, które jakby prezentowały ten sam pomysł, tak jest. Który pan? Tak. Byli tam lekarze. Miał pan kontakt? Jak to były takie osoby panu znane? Tak. Dlatego, że no, nie to, że się znamy, my się rozpoznajemy. Na wysłuchaniu publicznym były osoby, które prezentowały ten sam pomysł. To, co ja mówię, jest efektem całej zbiorowej świadomości ludzi, którzy dostrzegają fałszywe zjawisko. To, co ja mówię, to jest efekt zbiorowej świadomości ludzi. Którzy dostrzegają fałszywe zjawisko tak zwanej pandemii. Którzy dostrzegają. To, co ja mówię, to jest efekt zbiorowej świadomości ludzi, którzy dostrzegają. Powtórzę. Którzy dostrzegają fałszywe zjawisko pandemii. Fałszywe zjawisko pandemii. Powtórzę. Są wśród nich naukowcy, lekarze, czyli ludzie wiarygodni. Ale nie po myśli politycznej, która w tym momencie obowiązywała w naszym państwie. Wrócę do Komisji Zdrowia. Komisja Zdrowia jest reprezentantem całego Sejmu. Była bardzo jednomyślna. We wprowadzeniu ustawy, która w konsekwencji miała numer 1981. Projekt tej ustawy, tak. A tak zwani przedstawiciele społeczni. 1981. A tak zwani przedstawiciele społeczni
dostali czas na przedstawienie swoich racji. (Kluczy) 120 sekund. Cudowna zgodność polityczna przedstawicieli opozycji i władzy w komisji lekarza. Tak? Za informację, że nadal jest na sprawie osoba, która nagrywa jej przebieg mimo braku zgodny. I na żywo relacjonuje to, co się dzieje na rozprawie. No więc proszę tę osobę, żeby wstała. I się nie wstanie, bo przecież my to wszystko ustalamy na bieżąco. Została później wypuszczona. W tym miejscu. No rozumiem, odważnego nie ma, tak? Tutaj nie zapłacą wszyscy być może. To jest z tej strony. Słucham? To jest z tej strony nikt nagrywa. A ja nie mówię, że z tej strony. Z tej strony też. No widzi pan, nikt nie nagrywa, a przekaz idzie na zewnątrz. Może ktoś bierze sygnał. Technicznie to jest całkiem możliwe. Jakiś tam ten telefon stoi na stole. To znaczy, ja powiem tak, nie będę teraz wnikał, kto, co. Przecież państwo mają większe możliwości, tak, potem mówić, że nic takiego nie ma miejsca. Natomiast dokładnie państwo wiedzą, że transmitować rozprawy nie można bez zgody sądu, robią to. Potem stają i mówią, nie wiedziałam. Następne osoby mają słaby słuch. Następna osoba relacjonuje przebieg rozprawy na bieżąco, na zewnątrz. No i to jest poważne zachowanie. Nie, pan jest publicznością. Ja mam pytanie do pana, który mówił, że jest niezależnym dziennikarzem. O pana pewnie chodzi. Być może. Być może, tak. Mogę pana chodzić pana imię i nazwisko? Jarosław Rostankowski. Jarosław Rostankowski. Jarosław Rostankowski. W tym miejscu Jarosław Rostankowski. Ma pytanie przewodniczącego oświadcza, iż być może chodzi o jego osobę. Więc panie Rostankowski, na podstawie artykułu 48 paragraf 3 ustawy o ustroju sądu powszechnym sąd postanowił wydalić pana z sali rozpraw z powodu pana niewłaściwego zachowania. Proszę. Szkoda, że pan nie ma tego odwagi, żeby wstać powiedzieć, że to ja. Sądzi, że takie rozprawy powinny być jak najbardziej jawne. No to, że pan nie ma odwagi. Proszę. Bo to jest miejsce publiczne na nitki. I teraz mam pytanie do pozostałych na sali. Czy państwo zrozumieli, co wolno, a czego nie wolno w publiczności? Myśmy zrozumieli, że cenzuruje ci na usta. Cenzura! Tylko tyle, że ja mogę wyjść, nie ma problemu. Tylko proszę o usta. Proszę, czy można odbierać nam nasze prawa? Proszę, pana nazwisko i imię, jeśli pan chce się przedstawić. Moje nazwisko? Moim? Pana. Marian Łukasik. Marian Łukasik. Ja nie przeczytam ten sąd, bo niestety jest cenzura sądowa, nie mamy wolności, a to są procesy polityczne i ręce powinny być na pokładzie, a nie kontrolowane do radio. Nie było wielkie kontrolowane, jak powiem do rzeczy. Z tych 200 000 ludzi Polaków zmarło. Tak, to powinni ci ludzie wyjść do więzienia. Nie, to jest to prawo. Nie, to jest to prawo. A jest oskarżony. Ale partii nie mi robią. To jest to prawo. Nie, to jest to prawo.
się stało w Wysokiej Sądzie? Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Bo ja jeszcze muszę z publicznością parę. Mam jeszcze jakieś wątpliwości? Pytania być może do mnie, co wolno, czego nie wolno na rozprawie? Ja nie chcę takich rzeczy robić, drodzy Państwo. Natomiast na pewno nie pozwolę na przebieg rozprawy taki, jak przed chwilą. I to nie jest tak, że sąd coś prowokuje. I proszę Państwa o to, żeby Państwo zachowywać się tak, jak publicznie. Zresztą większość się do tego stosuje. Bo nie mogę powiedzieć, że tutaj poza tym incydentem działo się coś niepokojącego. Natomiast z uwagi na porządek czynności procesowych, takie zachowania nie będą tolerowane. I bardzo Państwa proszę o przestrzeganie tych reguł, które Państwu przekazałem na samym początku. Dobrze. Czy chciałby coś odnośnie tego wydarzenia powiedzieć? To jest konsekwencja tego, do tego doprowadzili posłowie i senatorowie, którzy trzymali się, jakby byli na pasku płatniczym koncernów farmaceutycznych. Do tego doprowadzili senatorowie? Tak, Wysoki Sąd. Ich ignorancja... Czyli rozumiem, że posłowie doprowadzają do tego, że ludzie nie widzą potrzeby przestrzegania reguł, które na przykład rządzą się tezem prawnym, tak? Emocje w Wysokim Sądzie powodują, że to wszystko nie można podzielić sektorami, to się to wszystko ze sobą fluktuuje. Mamy tutaj 30 osób na sali, każdy ma jakieś emocje. Tak, ja sobie wyobrażam prowadzenie pana rozprawy w takich warunkach. Wysoki Sądzie, kwestia taka techniczna, to nie jest żadna uwaga do sądu. Pan po prostu podaje to, co podzielam. Te frustracje i są efektem nie dzisiaj działania sądu, bo sąd wyraźnie określił reguły. Są efektem tego, co ludziom narzucono i to pan ostatnio wychodził. Panie Stasie, pan jest bardzo doświadczonym. Natomiast sąd wyraził jasno swoje oczekiwania. Czy pan ma zastrzeżenia co do postępowania sądu w tym przypadku? Tak, od tego zacząłem. Od tego zacząłem. Jest to proces sąd karny w polskim sądzie, tak? Nie mamy żadnych uwag. Do decyzji sądu również. Sąd ma prawo pracować też w warunkach, które sąd prosi, żeby były przestrzegane. Wszystko. Przede wszystkim to jest pana proces. Tutaj pan jest osobą oskarżoną i ja chcę zapewnić, żeby ten proces przebiegł w warunkach, które są to, jak się powinna każdego. A publiczność, która jest od pana sympatykami, bo nie ukrywajmy, bo ta publiczność się zjawiła, no próbuje to zakłócić. Wysoki Sądzie, ja również dołączam się do tego, co powiedział pan mecenas. Prawo jest takie, jakie jest. Dura lex sed lex, chociaż ulega zmianie. Natomiast nie mam zaufania do mediów mainstreamowych. Moje 62-letnie doświadczenie życiowe, no powiedzmy 42-letnie doświadczenie życiowe potwierdza, że manipulacja, selektywność i decyzja redaktorów prowadzących jest ważniejsza niż prawda. Ale to też są media, które są... To też chciałbym... Nie ma żadnych tutaj przeszkód, żeby były, bo warunki, że będą stosowały tak się jest. Do reguł. Tak jest, Wysoki Sądzie. Oczywiście sąd chciałbym, żeby zrozumiał, że jako oskarżony, któremu grozi 10 lat więzienia, chciałbym, żeby mój proces był transmitowany na bieżąco na media społecznościowe. Nie można mieć tego do mnie... Nie ma żadnych, tak, to kontynuuję. Ostatnie zdanie mam powiedzieć... 120 sekund. Tak. Władza wyesencjonowana w Komisji Zdrowia dała ludziom 120 sekund na przedstawienie argumentów, faktów, a na końcu prośb. Przy czym? A na końcu? Prośb. Zachowanie Komisji Zdrowia pokazało nam, że zadanie jest inne. Nie służba społeczeństwu, tylko służba koncernom farmaceutycznym. Tym zyskom tych koncernów, które Anno Domini 2022
już szły w miliardy dolarów. Przy czym nikt z komisji, ani z Sejmu, poza panem posłem prawnym, nie zwracał uwagi na tragiczne śmierci idące w tysiące z powodu procedur pandemicznych. Przypomnę o dwóch tragicznych. Jedenastoletni chłopiec z wyrostkiem robaczkowym, z atakiem wyrostka robaczkowego, umiera, ponieważ procedury covidialne nie pozwalają na przyjęcie go do szpitala i dokonanie operacji. Przepraszam, nie znam imienia tego dziecka. Jest to przypadek ogólnopolski. Śmierć kobiety w ostatnim miesiącu ciąży, spowodowana również procedurami covidialnymi, bo pandemia ma trwać. I moja osobista historia śmierć mojej żony. Ignorancja władzy i opozycji. Ich bezczelność. Świadomie to powiem. Gangsterstwo. Doprowadziła do sytuacji, że jako człowiek świadomy wielkiej literatury światowej, pracujący na sztukach, dramatach Szekspira, instynktownie, jak zwierzę, zrozumiałem, że ci ludzie ludzkiego głosu już nie słuchają. Że mają zadanie, które muszą zrealizować do końca. To jest przymus szczepień. Mam pytanie. Tak. A pan mówił, że pan będzie odpowiadał na wszystkie pytania. Tak jest. To będzie dotyczyło pana jakby osobistego. Tak jest. Pan śmierć swojej żony wiąże. Tak jest. Bezpośrednio. Bezpośrednio. Tak. Moja żona została zabrana do szpitala w śpiączce cukrzycowej i została podczepiona do respiratora. Następnego dnia już nie żyła. Respirator spalił jej płuca. Ja byłem poddawany trzykrotnie testom na COVID. Miałem. Czyli pana zdaniem, inaczej, śmierć pana to był błąd w sztuce lekarskiej, czy to było po prostu Wysoki sądzie, zdążono uchwalić ustawę, która nie pociąga do odpowiedzialności lekarzy za błąd w sztuce. Nie wiem, jak to panie mecenasie się nazywa ta ustawa. Jest taka ustawa. Podczepienie mojej żony do respiratora wiązało się z kasą, która płynęła do szpitali, które podłączały ludzi do respiratorów. To grube tysiące złotych. Czyli pana zdanie to był świadomy błąd w sztuce lekarskiej, jak rozumiem, po to, aby uzyskać... Tak. Niestety lekarze w tej pandemii, lekarze i dziennikarze w tej pandemii, lekarze są beneficjentami tej, nie wszyscy.
bo byli, są lekarze z imienia i nazwiska, można nie wymieniać, którzy się stawiali, protestowali. Tak. Natomiast lekarze są beneficjentami tej pandemii. Jest tajemnicą społeczną, że dzięki procedurom pandemicznym zarabiali po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. A szpitale pandemiczne zakładane za wiele milionów złotych z kasy państwa świeciły pustkami. Sławny szpital na Stadionie Narodowym, na którym leżeli ludzie już właściwie nie chorzy na COVID. Na nich, na ten szpital płynęła kasa z Unii Europejskiej. Ogromna. Pandemia ma trwać. Dobrze, teraz postawmy w tej historii krytycznej. Bo ja cały czas może to uparcie, ale będę... Ale mi to pomaga, Wysoki Sądzie. No to cieszę się, że tak jest, nie obieram pan tego jako... Nie. Bo to bardzo, Wysoki Sądzie, to jest bardzo trudna funkcja dyktować, pilnować, żeby pani, która ma, no nie ma łatwo w tym momencie, i trzymać myśli, mówić potocznie jest o wiele lepiej. Więc w XXI wieku powinno się rejestrować. No póki co, opieramy się do protokołu. Tak jest, dobrze. Jedziemy. Dobrze. Mamy takie pytanie, bo ten projekt ustawy, o którym jest mowa w punkcie tak pierwszym aktu oskarżenia. To jest zwieńczenie całego... No właśnie. Tak. Dojdziemy do tego zwieńczenia? Już dochodzimy. Chciałem jeszcze zauważyć, że taka dygresja, to niekoniecznie może być zaprotokołowane, ale kiedy obowiązywały rozporządzenia o noszeniu tych maseczek i ludzie się nie stosowali do tych rozporządzeń, panowie policjanci byli zmuszani do restrykcji, a sądy oddalały. To było dla mnie pięknym momentem w moim długoletnim życiu, kiedy ludzie w sądzie otrzymywali sprawiedliwość wysokiego. I proszę też tego nie protokołować. Mam 62 lata. Mój kolega ze szkoły i z klubu jeździeckiego ma ojca sędziego, dziadka sędziego, pradziadka sędziego i prapradziadka sędziego. I jako 16-letni chłopiec usłyszałem takie zdanie, które mnie trzyma do dzisiaj. Od starszego Nestora, który sądził w okresie... Piszemy, bo poza długo trwa trochę... Nie, musimy. Zostaje to między nami. Jednak ja będę decydował, piszemy to. Dobrze. Usłyszałem od mojego znajomego, który obali się do rodziny, której... Tak? Od Nestora, od człowieka, który sądził w II Rzeczpospolitej. Od mojego... Od Nestora, tak. Miałem wtedy 16-15 lat. Kolegi, który był sędzią w czasach II Rzeczpospolitej. Potem sądził o zgrozo w generalnym gubernatorstwie, a potem sądził w okresie, co usłyszałem, Wysoki Sądzie, proszę tego nie przyjąć, bardzo proszę, jako obrazę albo prowokację. W żadnym przypadku, proszę. Świetnie, dziękuję bardzo. Szukasz sprawiedliwości, nie szukaj jej w sądzie. To usłyszałem z ust człowieka, który sądził w tych różnych okresach historycznych. Czyli mamy dygresję, a teraz... Ale w tej pandemii były sądy w Polsce, które oddalały, dawały sprawiedliwość ludziom, którzy się nie podporządkowywali pod... Chciałem tak powiedzieć, że... pod rozporządzenie o noszeniu maseczek, które było bezprawne. Które oddalały wnioski o ukaranie. Tak jest. To był miód na moje serce. W przypadku nienoszenia maseczek. Ale wracamy do ustawy 1981. Tak. Powstała ona w głowach ludzi, którzy marzą o obozie koncentracyjnym. Ustawa 1981. Po
powstała w głowach ludzi, którzy moim zdaniem marzą o obozie koncentracyjnym. Odsyłam wszystkich do projektu tej ustawy, bo moje słowa może nie wystarczą. Jest ten projekt na szczęście, czarno na białym, można przeczytać, co nam szykowano. Ta ustawa powodowała, że wszyscy wszystkich mieli pilnować i wszyscy na wszystkich mieli donosić i wszyscy wszystkich mieli przymuszać. Do testowania się na COVID. Jak i przymuszać do obowiązku szczepień. To właśnie w tym momencie wdrażania tej projektu tej ustawy. Poseł płci męskiej Olszewski i poseł płci żeńskiej Zawisza wołali o przymusie. I kiedy usłyszałem, że poseł płci żeńskiej Zawisza żąda od premiera przymusów szczepień. Może to jest ktoś inteligentnie bierze sygnał. Wysokie są to. Możemy tak to sprawdzić, bo wszyscy są tutaj. Ale już ktoś wcześniej puści. Może to już wcześniej. A może jest retransmisja, że nie zostało rozmówione. Może to nie jest coś rzeczywiście. To jest retransmisja osoby, które przedtem. Opóźnienie ma przedstawić na transmisję. Więc Państwo, ja. Rozumiem, że Państwo są... No jesteśmy świadomi tego, że możemy opuścić tego, nie chcemy tego. Czy jak Pan się zwraca do sądu, to w pozycji pionowej. O właśnie. Ja tak jak powiedziałem, naprawdę nie mam nic przeciwko temu, że Państwo byli. Tak jak też wcześniej wskazałem, nawet lepiej jest, jak Państwo są. To stawia moim zdaniem dosyć jasną sprawę, ale też i oskarżony ma tą dodatkową gwarancję, że na tej sali nie będzie się działo nic niezgodnego z prawem. Ale tak jak powiedziałem, no są pewne reguły, tak? A zachowanie polegające na tym, że przebieg rozprawy transmituje się na zewnątrz, można ocenić jako utrudnienie powagi sądu, tak? A to jest podstawa do tego, żeby Państwo, żeby no, jeśli nie, bo ja nie będę teraz wnikał, jeśli żadne z Państwa się nie chce do tego jakby w cudzysłowie oczywiście przyznać, że rzecz dzieje się mimo moich napomnień, to niestety będę musiał wszystkich usunąć z sali, bo tak zwany szopek, mówię to w cudzysłowie, z udziałem sądu, sąd nie będzie tolerował, tak? A tak należy ocenić
to, co się dzieje na zewnątrz. Ale proszę Wysokiego Sądu, a może to jest prowokacja, no bo nikt z nas tu nie nagrywa, ja mam stary... No akurat pani, akurat no w tym ale ja mam stary telefon... Z... Powiedzenie, bo pani nagrywała też. Proszę Wysokiego Sądu, mam stary telefon z klatką, tam nic nie wyjdzie na zewnątrz. A cóż to jest prowokacja, pani zdaje? Może ktoś może tutaj nie z naszych. Wysoki Sądzie, może któraś ze stacji mainstreamowych puszcza to po to, żeby obciążyć nas... Puszcza tutaj przez głośnik? No wszystko możliwe. No wszystko jest możliwe w dzisiejszym czasie. Nie ma to za poważne twierdzenie? My nie mamy takich możliwości. My nie mamy takich możliwości. Może to jest to, co było. Może media mainstreamowe nas tu nie chcą. Tak. Bo mają możliwości. Nie sądzę, aby akurat tym się kierowały, bo to nie media mainstreamowe też będą decydowały. Natomiast akurat pan, który powiedział, być może to ja robię i zapewne to robi, nie był z mediów mainstreamowych, nie był z żadnym mediów nawet. Słucham pan. Stwierdzamy jednogłośnie, że ktoś odtwarza to, co zostało do tej pory nagrane, więc Wysoki Sądzie prosimy, aby nastąpił usuwa w sali Ostra. Nic z nas nie nagrywa. Ale się nie wydarzy. To znaczy tak, ja proponuję rozwiązanie kompromisowe. Jedno z państwa pójdzie do zewnątrz, przekaże osobom, które są właśnie na tym zgromadzeniu, gdzie ta transmisja jest przekazywana, że jeżeli to się to będzie trwało... Ja wykonam to zadanie. Bardzo proszę. Będę wrócić? Oczywiście. To wtedy zostaną państwo wszyscy usunięci. No nie ma za co, mówię, bo mi państwo nie przeszkadzają. Natomiast takie zachowania tolerowane nie będą, co mówiłem państwu na samym początku. Bo jeśli pozwolę, mogę, w tym sensie może być zjawisko, że jest to puszczane w czasie nierzeczywistym, to znaczy to, co już było, to, co wcześniej było. Ale dobrze, jedziemy dalej. Transmisja. Rozumiem. Wykazuje dosyć dużą posiedliwość. Ja proszę, w Wysokim Sądzie. Dziękuję. Nie chcę tutaj w żaden sposób ani panu przewodniczącemu, ani państwu. Natomiast na pewno nie pozwolę na robienie tak zwanej szopki z rozprawy, gdzie będzie się odbywał show przed sądem i transmisja rozprawy. Na to pozwolicie. Wysoki Sądzie. Nie mogę. Zresztą pan obrońca, panu podpowiedzi, że traktowane nie jest nigdzie. Muszę powiedzieć, mój sędziwy wiek mnie do tego upoważnia, że czuję się dosyć swobodnie tutaj przed Wysokim Sądem. Artykułuję to świadomie. Nie czuję żadnej presji. I o to chodzi w procesie karnym. Tak jest. Żeby pan swobodnie mógł prowadzić swoją obronę. Natomiast proces karny to również sąd, który powinien mieć swobodę w prowadzeniu rozprawy. Rozumiesz. Żadnych nacisku na sąd nie powinno być, bo to jest również forma nacisku, można uznać. Zdaję sobie sprawę. No właśnie. Więc... Czy mogę kontynuować dalej? Czy czekamy? Ostatnie zdanie? Cirzeński zawisza wołanie o przymusi. Kiedy usłyszałem, że poseł Cirzeński zawisza żąda... Żąda od premiera przymusu szczepień wszystkich 18-latków w Polsce. Preparatem, za który nikt nie bierze odpowiedzialności. Preparatem, który jest nowością w historii ludzkości. Preparatem, który przynosi gigantyczne zyski międzynarodowym koncernom farmaceutycznym. Preparatem, który ma na swoim koncie bardzo poważne, niepożądane odczyny poszczepienne w Polsce, jawnie zgłaszane. I poseł był Cirzeńskiej Zawisza, która jeszcze niedawno z czerwoną błyskawicą w ręku krzyczała: moje ciało, mój wybór. Jako poseł Rzeczpospolitej Polskiej, czyli ktoś, kto stanowi prawo,
żąda i ustawy 1981 i przymusu szczepień. To nasuwa mi się jedyne tylko określenie. Kiedy prawo staje się przemocą, opór staje się obowiązkiem. I teraz mam pytanie. Tak jest. Dlaczego pan Kiecy skierował swoją aktywność na te dwie osoby? Skierowałem też na inne wcześniej. Tak, ale tak. Mamy tutaj te dwie osoby. Już odpowiadam, ponieważ one w tym momencie, w tym kulminacyjnym momencie, kiedy jeszcze nie podnieśliśmy tematu list, bo proszę państwa, szanowni panowie i panie, posłowie Rzeczpospolitej Polskiej nie ponieśli nigdy konsekwencji za tworzenie niezdrowego, niebezpiecznego prawa dla obywateli państwa polskiego. A jak on widzi te konsekwencje? Personalnie. To znaczy posłowie głosują i w mroki... Ja rozumiem, ale jaką pan te konsekwencje przewidział? Jaka pana zdanie była do tego, ale mówisz o samej konsekwencji? Proszę bardzo, jeżeli wprowadzono by przymus szczepienia na COVID i w pierwszym roku zmarłoby z tego powodu jakaś część 18-latków, bo przypomnę, że zmarły dwie 20-letnie osoby, studenci AWF-u we Wrocławiu w styczniu, tak? W styczniu 2022 roku po zaszczepieniu. Zdrowi, młodzi, sprawni ludzie po zaszczepieniu zmarli. Nawet jak jedna osoba zmarła, powinno być zatrzymane i badane. Dlaczego? Tak, ale ja pytam o konsekwencje wobec określonych osób. Jak by pan to widział? Proszę sądu, stojąc tu dzisiaj na ławie oskarżonych przed sądem, marzy mi się stworzenie prawa, które by tych posłów pociągało do odpowiedzialności. Czyli odpowiedzialność karna. Tak jest. Tak? Tak jest. Dobrze, proszę sądu. I teraz. Tak. Jest to jasne i zrozumiałe. Tak. I mamy teraz punkt pierwszy, bo cały czas do tego wracamy. Z niego wynika, że pan wyartykułował co innego wówczas. Nie to, żeby stworzyć odpowiednie ustawy, żeby kary przewidzieć za takie zachowania, jak teraz pan określił, tylko pan tutaj według aktu oskarżenia, no wie pan, co pan powiedział, czyli... Wiem. Ale tam brakuje pewnych rzeczy, bo ja mówiłem o tworzeniu list personalnie głosujących posłów i powiedziałem, że kiedy przejmiemy władzę w warunkach demokratycznych, to stworzymy prawo. Odnośnie punktu pierwszego. Tak. Odnośnie punktu pierwszego. Ja powiedziałem, że jeżeli w warunkach legalnych przejmiemy władzę, to stworzymy prawo. Stworzymy prawo, tak. Oczywiście. Emocje wynikające, te emocje już opadły, my tego już nie pamiętamy. Co to był styczeń 2022 roku? Te dwie osoby, które wyszły, to mogą wejść. Dobrze, ale jeszcze tak. Zatrzymajmy się na tym, co pan powiedział, bo cytat jest w punkcie pierwszym następujący. Jeśli posłowie to zrobią, poskazują się na śmierć, że są tworzone listy śmierci, jeżeli posłowie tak zrobią na tak, to ja ich zabiję. To jest duży skrót, tam pada wyraźnie po przejęciu władzy, po stworzeniu tak, prawa. Ale czy takie są łapane? Oczywiście, że łapane. Dobrze. One są wynikiem... I teraz mam pytanie, tak. Ja nie wiem, tak. Czego one są wynikiem, bo to pan już bardzo szeroko nakreślił. Oczywiście może pan nakreślać dalej, jeśli pan... Ja wiem. Są pan już pełną jasność, jak pan powiedział, ta piramida, tak? Pana zdanie, już emocje opadły. Bo tak, pan powiedział, emocje opadły. I mamy kogoś z drugiej strony. I jaka sytuacja? Będziemy prowadzić tę transmisję, może to jest prawdopodobnie raz opisane. Zapraszam cię jeden raz.
przemyśle to, co się dzieje tutaj i jest transmitowane? Nie, nie jest. Absolutnie. To kogo, w takim razie co tam jest transmitowane? Toż prawdopodobnie tutaj zdjęcie właśnie zdjęcie sali sądowej. I tylko tyle. I teraz jak wchodzimy, przypuśćmy na jakiś kanał, robimy zdjęcie, a jak klikniemy na transmisję, to całkowicie transmisja skąd idzie? Czyli z zewnątrz. Tam przyjdzie pod pomnikiem, nie tutaj. Bo zweryfikowaliśmy. No dobrze, przyjmuję na razie to za wytłumaczenie. Proszę zająć miejsce, natomiast no, zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze. Emocje opadły po tego. Tak, to nie mamy już maja, nie. Proszę się zastanowić, tak jest. Jest pan osobą, która no, jest na tej komisji zdrowia jako poseł, tak? Jak pan by to odebrał? Wysoki sądzie. Tak, tak jak odebrała to pani Lubnauer. Ja słowa, które są cytowane w punkcie pierwszym aktu oskarżenia, odebrał to tak jak pani Lubnauer. W zapisie Komisji Zdrowia jest wystąpienie pani Lubnauer. I pan wróci? Tak. Co pani to powiedziała? Pani Lubnauer się zreflektowała. Zaczęła zadawać pytania panu Lasocie, tak? Pani mecenasie? Panie Lasocie. Latosowi, przepraszam. Że konsekwencje tej ustawy będą tragiczne. Pani Lubnauer, z tego co pamiętam, powiedziała, że codziennie będą przymuszone 2 miliony ludzi do wykonywania testów. Nie ma co innego. Tak? Znaczy zauważyłem refleksję u pani Lubnauer. Dobrze. Nie chodzi o refleksję. Tak. Nie chodzi o to, czy pan jako poseł tak. Nie poczułby się w jakiś sposób zagrożony. Trudno mi powiedzieć w Wysoki Sądzie. Ja uważam, że... To załóżmy, że to pan jest w tej komisji. Że pan wprowadza to prawo, które pan mówi, a pan przeciwnicy mówią... Wysoki Sądzie. Wskazuje się pan na śmierć. Zawód, który wykonywałeś, reżyser, zmuszał mnie do bardzo uważnego przyglądania się i słuchania tego, co mówią do mnie ludzie. Bo tylko wtedy byłem w stanie zmontować sprawę. Dobrze. Oskarżam posłów i senatorów. Dobrze. O kompletne niebranie pod uwagę głosu fachowców, a kompletną dyspozycyjność pod władzę. Jasna rzecz, bo to pan powiedział. Natomiast proszę użyć wyobraźni, którą pan na pewno ma z racji normalnego zawodu. I pana zdanie, czy ktoś, kto jest po tej drugiej stronie, mógł się poczuć zagrożony, że może mu się coś stać? Wysoki Sądzie, myślę, że to jest histeria z ich strony. Nie mógł się poczuć, nie. Że facet z kijem w ręku na placu mówi, to jest kij na poselskim. A pan, pan tam sam był? Nie, byli tam ludzie. Dobrze, i teraz mam drugie pytanie w związku z tym. Czy nie brał pan pod uwagę tego, bo jak rozumiem, tych ludzi wszystkich pan nie zna? Czy znam? Wszystkich, którzy tam byli na tym zgromadzeniu? Nie no. Oczywiście, że czy nie obawia się pan tego, że ktoś mógłby pan pana słowa zinterpretować może nie tak, jak pan by sobie życzył, pan mówi, że pani nie chodziło o śmierć, ale jednak zinterpretować dosłownie. Targnąć się na któregoś sposób. Wysoki, pod uwagę? Wysoki Sądzie, nie brałem tego pod uwagę, ale a? Myślę, że ludzie, którzy chcą to wyznać. A teraz, jak już emocje opadły? W tym momencie trzeba było walczyć, bo sytuacja była bardzo tragiczna. Ja rozumiem, ale czy ja mam ponownie pytanie. Czy teraz? Tak. Nie obawia się pan, że ktoś, kto tam był i słuchał pana, mógł pana, krótko mówiąc, posłuchać tego słowa. I pójść zabić. Na przykład. Na przykład. Czy też rzucić inną krzywdę. Ale Wysoki Sądzie, ja nie szczułem na zabijanie. Nie mówiłem, idźcie i zróbcie to. Ja rozumiem. Tak. Natomiast ja teraz pytam, czy... Pana odbiorca, który tam był, pana sympatyk, zwolennik, czy pan bierze to pod uwagę, że oczywiście wbrew pana intencjom, jak pan mówi, tak. Powie, Olszański powiedział w liście śmierci, śmierć, idę zrobić to, co Olszański powiedział. Wysoki Sądzie. Czy pan to bierze pod uwagę? Nie. Wysoki Sądzie. I nie powinien pan pana zdaniem? Dwa lata prowadziliśmy kanał w tej sytuacji pandemicznej.
przyzwyczailiśmy naszych ludzi do tego, że jest to ekspresja artystyczna, że jest to performance, że środkami bardzo radykalnymi piętnujemy rzeczywistość. To jest kanapą, biofanalem. Ale, tak? Ale tak, ale... A ja wracam do tego zgromadzenia 29 stycznia na Starym Rynku. Oczywiście tam różni ludzie mogli przyjść, nawet nie pana zwolennicy, ale tacy, którzy no, posłuchają, co ich się powie. Wysoki tak? Sądzie. I pan nie bierze tego pod uwagę. Nie biorę tego pod uwagę. Jak również nie rozumiem, że gani się mnie za zdanie, że matka w obronie dziecka ma prawo zabić. Ale ja pan... Kto pana gani? No, są takie głosy. To nie, tutaj uwaga. Nie, to nie jest uwaga. Ja pana tylko zapytałem, czy pan powierzył to. Pan odpowiada? Nie. Nie. To jest odpowiedź na moje pytanie. Zresztą oskarżony jestem o wywieranie wpływu czy przymusu, czy jak to jest pani ocena się? Nie, ten artykuł 128. Tak. Posłowie, politycy doprowadzili do sytuacji właściwie, no nie chcę mówić, że przedrewolucyjnej, ale doprowadzili do sytuacji no wysoce niebezpiecznej swoim zachowaniem, swoją ignorancją. Powiem tak. Kto wie, czy za jakiś czas poseł płci żeńskiej Zawisza powie, że uratowały mi duszę, tak? Duszę i życie, bo gdyby przyniósł szczepień, tak jak chciał poseł płci żeńskiej Zawisza, został wprowadzony w życie. I duszę, bo gdyby... Przyniósł szczepień, tak jak działa pani poseł, został wprowadzony w życie. To z rozpaczeniem widzę, nie szukaliby klasycznej zemsty. A ja się nawiążę może do tego pytania, na które pan już udzielił odpowiedzi, bo pan powiedział, że pan nie bierze pod uwagę tego, że ktoś niekoniecznie zrównoważony fizycznie, bo takie osoby również, panu się mogą pana słuchać, zdecyduje się, to będzie ten impuls. I pan mówi, że pan tego nie bierze pod uwagę. Rozumiem. Znaczy, Wysoki Sądzie, wywołał Wysoki Sąd we mnie w tym momencie, ale w tym momencie, tu stojąc w tym sądzie, chwilę uwagi. To jest dla mnie nowe zjawisko. Mówię otwarcie. To jest dla mnie nowe zjawisko. Muszę się nad tym zastanowić. Możliwe, że mając kajdany na nogach i na rękach i stojąc jako oskarżony. Na rękach pan nie ma. Ale tak, no nie tak. Mógłbym się jako 62-letni człowiek zastanowić, że może, ale to była wyższa konieczność społeczna. Przepraszam, zachowując... Gdyby pan wytłumaczył na przykład rodzinie takiego kogoś zaatakowanego przez na przykład kogoś, kto błędnie odebrał pana słowa, no przepraszam, to była wyższa konieczność. Wysoki Sądzie, powiem zdanie, poseł płci żeńskiej Zawisza. Poseł ci męski i olszewski zachowywali się jak gangsterzy w tym momencie. Wykorzystywali swoją pozycję społeczną, artykułowali zdania niedopuszczalne. Ja rozumiem. Tak. Chcę panu powiedzieć. W punkcie pierwszym nie ma mowy o posłach Zawisza. Tak, jest o posłach w ogóle. Tak, jest o posłach w ogóle. Tak. Jakby pan wrócił pamięcią trochę, to w Polsce już był przypadek osoby niezrównoważonej, która zamordowała. Mówi Wysoki Sąd o wydarzeniu w Łodzi, tak? Tak. I czy nie bierze pan pod uwagę tego, że takie zdarzenie jak w Łodzi może się powtórzyć, bo ktoś odbierze pana słowa niezgodnie, jak pan mówi, z pana intencją i dojdzie do czynienia tak, to już jest ten moment, kiedy ja muszę to zrobić. Bierze pan pod uwagę to, że w tym punkcie może być taki ktoś? A może to być na przykład... Teraz biorę pod uwagę, czy wtedy? No powiedzmy, zacznijmy od teraz. Wysoki Sądzie, żeby mnie Wysoki Sąd dobrze zrozumiał. Nie w tym kraju, nie z tymi ludźmi
Polacy tak nie reagują. My nie jesteśmy Francuzami, Anglikami, gdzie protesty są żywiołowe i dramatyczne. Nawet nie jesteśmy Niemcami, którzy potrafili setkami tysięcy manifestować. Ja rozumiem, co chcę mówić. Natomiast pan uważa, że w tym kraju nie ma osób zdolnych do tego typu rzeczy? Wysoki Sąd wie. Wysoki Sąd powiedział o wydarzeniu w Łodzi. Jednym wydarzeniu na przestrzeni kilkudziesięciu lat przemiany politycznej. To jest tak jedno za dużo, pan przyzna. Tak. Ale jestem tylko człowiekiem. Jestem poddany emocjom, tak jak wszyscy inni. A cynizm posłów, ich hipokryzja. Dowodem jest to, że oni orientując się, że są tworzone listy, które ja nazwałem listami śmierci, mając na myśli śmierć polityczną przede wszystkim, że oni się wycofali z tej ustawy. Bo ta ustawa nie przeszła również ich głosami. I tutaj widzę niekonsekwencje u poseł płci żeńskiej Zawiszy, która najpierw była za, a na głosowaniu była przeciw, ponieważ dostała cynk polityczny, że odbije się to w konsekwencji wyborczej. No właśnie. Teraz pana zdanie, ta zmiana, o której pan mówi, tak, ona była efektem pana wystąpienia? Nie, nie sądzę. Moje wystąpienie było jednym z elementów wrzenie społeczne, które było i które dochodziło do posłów, bo przypomnę, że w tak zwanych wysłuchaniach publicznych wystąpił oficer Wojska Polskiego i w tych dwóch minutach przedstawił bardzo jasne sytuacje, że doprowadzicie do tego, że obrócimy się przeciwko wam. Więc takich rzeczy było dużo, tak. Pan oczywiście później na prawo później jak najbardziej wyjaśnić, żeby było jasne, nie trzeba wyjaśnić. Natomiast ja miałbym pytania odnośnie tych zarzutów, one będą krótkie. Tak. Pana postawione cztery zarzuty. Tak. I pan nie przeczy, bo pan to powiedział na samym początku, takie słowa, jak są w akcie oskarżenia, padły. No bo tego się nie wybiera. Tak. Pani prokurator, jeśli mogę, Wysoki Sądzie, pani prokurator pominęła moje bardzo ważne zdanie, które wypowiedziałem tam na wiedzą. To będziemy badać jeszcze teraz w części procesu. Powiedziałem nie mogę. Czyli, ale to sąd zna akurat. No ale to chciałbym, żeby to było przedstawione. To dziękuję Wysokiemu Sądowi, że sąd zna. Tak jest. Dobrze. Zachęcam się starą zawodę. Dziękuję. Dobrze. Czyli są słowa, które są przytoczone. One według prokuratora formalnie wyczerpują stawiona określonych przestępstw. Tak jest. Pan powiedział, że pan się do winy nie przyznaje. Słowa powiedziałem. Powiedzmy mniej więcej, bo tam pan powiedział, że czego brakuje, ale do winy się nie przyznaje. Gdyby pan mógł powiedzieć w miarę krótko, dlaczego pan uważa, że skoro te słowa padły i są one traktowane w trakcie oskarżenia jako formalnie wypełniające stawiona przestępstw, która z przesłanek wskazanych w kodeksie karnym wskazywałaby, że pan winy nie ponosi? Czyli słowa padły, ale nie jest to przestępstwo. O. Tutaj może pan się skonsultować z pana obrońcą. Trudne pytanie mi sąd zadał. No tutaj dostałem wsparcie, że tak, nie miałem zamiaru pozbawienia życia ani nakłaniania. Natomiast Wysoki Sądzie, wrócę do swojego dzieciństwa i młodości. I dlatego pan uważa, że pan nie nosi winy. Nie, a jeszcze ważna rzecz jest. Poseł Zawisza i poseł Olszewski i posłowie i senatorowie to nie są ludzie prywatni. To są ludzie tworzący prawo. Oni mają immunitety i uwierzyli w te immunitety tak głęboko, że prawie uwierzyli w swoją nieśmiertelność. Posłowie uwierzyli w swoje immunitety tak daleko, że? Że uwierzyli wręcz w swoją nieśmiertelność i nietykalność wręcz. Znam tych ludzi, wielu znam osobiście. Jestem starym człowiekiem, z wieloma jestem na ty. Widziałem, proszę państwa, ktoś, kto zostaje posłem,
jemu się coś w głowie bardzo niebezpiecznie zmienia. Nie chcę podawać nazwisk, bo nie miejsce, ale doświadczyłem to wiele razy. I to z ludźmi, z którymi byłem zaprzyjaźniony kilkanaście lat. Władza, mówi się, że władza deprawuje, a totalna władza deprawuje totalnie. Banał, banał, ale ja to widziałem. Czy któryś poseł poniósł konsekwencje? Czy więcej, został na następne wybory wybrany jako poseł, a nie powinien? Żaden poseł nie poniósł konsekwencji nigdy, a co więcej, został wybrany na dalszą kadencję. No ale to akurat ludzie decydują. Ludzie decydują, i tutaj wracamy do dziennikarzy, którzy hipnotyzują, kształtują to. Wysoki Sądzie, wybuchła wojna na Ukrainie i pandemia się skończyła. Dziennikarze zajęli się już tylko bohaterskim narodem ukraińskim. Mam w celi radio i słyszę. Koniec. Po 3 tygodniach dopiero się zreflektowano, że jednak jest zagrożenie epidemiologiczne. A jeszcze niedawno właściciele restauracji deklarowali, że bez paszportu covidialnego nie wpuszczą na obiad. To kształtują dziennikarze. Dziennikarze wypełniają przepis na prostytutkę. Charakter i zawód. Nie chcę używać brzydkich słów. Charakter na K, zawód na P. Dziennikarze łączą w sobie idealnie to zjawisko, ale nie każda prostytutka łączy to zjawisko w sobie. Niektóre traktują tylko jako zawód, a charakteru nie mają. Ja mówię o dziennikarzach politycznych i mam nadzieję, że historia wycharknie ich na śmietnik. Potrafię słuchać, co ludzie mówią, patrzeć. Nie znalazłem ani jednego mainstreamowego dziennikarza, który był w tym okresie był uczciwy. Wysoki Sądzie. To może doprowadzić naprawdę do... Ja mam wnuki. Mam wnuki. Które nie są szczepione. Moi synowie i ja byliśmy szczepieni porządną PRL-owską szczepionką, nie amerykańską. Moi synowie nie są szczepieni. Natomiast ja i moi synowie szczepieni porządną PRL-owską szczepionką. Tak. Nie amerykańską. Mieliśmy tych szczepień kilka, trzy. Natomiast wysyp, ja nie jestem antyszczepionkowcem, ale wysyp szczepionek w obecnym czasie i zlikwidowanie przez posłów, albo inaczej, milczenie na ten temat, chociażby takiego posła Zawiszy, o NOPach, czyli niepożądanych odczynach poszczepiennych, które zostały formalnie zlikwidowane. To jest, to w takim razie, kim chce być poseł płci żeńskiej Zawisza? Praca do tych dwóch osób. No akurat im się trafiło, bo wyleźli na świecznik, tak. Jak się wydaje, to są to posłowie, którzy nie stanowią prawa w tym kraju. Wysoki Sądzie, są Sejmie. Tak, można oczywiście. Dlaczego ja to pytam? Tak. Oni akurat w tym momencie... Pana, czy tak? Teraz zgody sądu taka, jak... Proszę bardzo. Panu jest gniew i niezgoda na pewne rzeczy. Pan je dosyć szeroko tutaj opisał. I ten gniew, tą niezgodę, pan jakby punktuje co do dwóch osób. Bo te dwie osoby akurat w tym momencie wysforowały się na czoło w swoich artykulacjach. Dobrze. Tak. A czy inne osoby nie wysuwały się na czoło w swoich artykulacjach wcześniej, później? Proszę sądu. Proszę sądu. Potocznie rzecz mówiąc, pan się wyczerpał. Więc proszę sobie wyobrazić, że nie wyłapałem tego. Widocznie. Ale czego pan nie wyłapał? Nie wyłapałem takiej zdecydowanej artykulacji, jak w przypadku posła Olszewskiego i w przypadku posła Zawiszy. Tak. Innych osób nie wyłapałem takiej. Poseł Olszewski mówił o przymusie, o obowiązku testowania. Jak taki poseł? Tak. Zawiszy. Przepraszam, proszę się nie czuć tutaj przeze mnie egzaminowanym. Czy Wysoki Sąd
przeglądnął projekt tej ustawy 1981. Przecież tam jest sytuacja, że każdy każdego mógł oskarżyć o to, że został zarażony COVID-em. Ale czy to znowu był? Tak, poseł Olszewski. To był wnioskodawcą, to chciał takie prawo wprowadzić. Proszę sądu. Ci posłowie? Nie, to no oczywiście zgadza, ale za jakąś piękną akceptacją tychże poseł. Ja patrzyłem w marcu 20 roku ze zdziwieniem, że ten Sejm, w którym jest tyle niezgody i tyle rozbieżności. No, sędziowie, posłowie są zgodni w momencie, kiedy trzeba podnieść im ich apanaże poselskie, to są wtedy jednomyślni wręcz. Natomiast kiedy uchwalano pandemię, to tylko z tego, co pamiętam, dwóch posłów, poseł Korwin-Mikke i poseł Braun, artykułowali, nawoływali do refleksji. Reszta, hura! Więc jako reżyser, czyli człowiek, który styka się z literaturą, wnioskuje, że zwąchali interes. A dlaczegoż by nie? Cała historia ludzkości pokazuje na tym, że robi się zysk. A wszyscy posłowie poza tymi dwoma, które pan wymienił? Z tego, co pamiętam, Wysoki Sądzie, może się wstrzymali niektórzy posłowie z Konfederacji, którzy są generalnie hipokrytami. Takich oceniam. Chociaż to niby ta sama strona barykady, co no nie tego proces dotyczy. Tak, ja wiem, ale to... Tak, pandemia została przyjęta prawie że jednomyślnie w Sejmie. Z tego, co pamiętam, marzec 2020 roku stwierdzono, że od któregoś tam dnia mamy pandemię. Jakby pandemia rzeczywiście czekała w blokach startowych, kalendarz skutnął. Tak. Ja proponowałbym teraz, że pan sobie usiadł. Ja odczytam pana wyjaśnienia wcześniejsze i jeśli pan będzie miał coś jeszcze do zadania, to oczywiście będziemy kontynuować. Dobrze. Tak możemy? Zgadza się? Jeszcze, bo tutaj rzeczywiście ja powinienem, przyznaję się do błędu, powinienem wyciągnąć listę i powinienem przeczytać imię, nazwisko wszystkich posłów, żeby nikogo nie pomylić. Jeżeli pan mówi oprócz dwóch, no to jest chyba jasne. Tak, ale oni we mgle anonimowości sobie spokojnie siedzą i uważają, że to ich nie dotyczy. Tak, tylko tutaj się skupiamy nie na tych wszystkich tak posłów, tak, na tak. Konkretnie. Znaczy nie, na wszystkich też, bo jeszcze zaraz dotyczy też wszystkich. Tak jest, tak. Dobrze. Co postanowił na podstawie artykułu 189 paragraf 1 KPK odczytać wyjaśnienia zdarzonego skarg 92 do 93, 102 do 104, 148 do 150. Gdyby pan czegoś nie słyszał, to proszę od razu zasygnalizować. Podczas pierwszego przesłuchania oskarżony wyjaśnił. Zarzuty osobiście przeczytałem i zrozumiałem. Do zarzuconych czynów nie przyznaje się. Pouczony o prawie do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na te pytania bez pewnej przyczyny. Sprawa tego chcę skorzystać i nie będę składał wyjaśnień złożenia przed prokuratorem. Pouczony o prawie do końcowego zaznajomienia się z zarzutami po stronie, korzystam z niego chętnie się zapoznawać. Żądam także pisemnego uzasadnienia treści zarzutu. To wszystko. Jak rozumiem, i teraz jak na sądzie pan będzie się zwracał, to proszę wstać. Tak. Podtrzymuje pan te wyjaśnienia, bo nie przyznaje się do czynu? Tak, podtrzymuję. Dobrze. I podczas drugiego przesłuchania pan wyjaśni, nie przyznaje się do popełnienia tych czynów. Takie informacje, jakie zostały zredagowane, odczytane przez panią prokurator zarzuta. W tym miejscu odczytano podejrzanemu wyjaśnienie od 1 lutego 2022 przed policją na karcie 90-93 pan. Akt sprawy podejrzany wyjaśnia. Podtrzymuję wcześniej złożone wyjaśnienia. Złożyłem je dobrowolnie. Złożę wyjaśnienia. Jesteśmy w trudnym momencie. Sejm przygotowuje na ustawę 1981. Numer może ulec zmianie. Ustawę, która uczyni naszego społeczeństwa obóz koncentracyjny, w którym będziemy wobec siebie więźniami i katą. To wszystko tylko dlatego, aby zmusić obywateli, żeby przyjęli tak zwaną szczepionkę, która szczepionką nie jest, a przede wszystkim sami producenci nie biorą za nią odpowiedzialności, wymuszając na rządzie, żeby z tej odpowiedzialności ich zwolnić. To też rząd czyni. Historia wyszczepienia ludzi w wielu krajach pokazuje nie tylko nieskuteczność tego preparatu, ale też szkodliwość. W tym miejscu podejrzany poprosił o wodę, z uwagi na to, że obrana nic nie widnieje, zamieszczony na prośbę o granic. Stąd na całym świecie liczne protesty, przekazy filmowe pokazujące fałszywość pandemii, protesty idące w setki tysięcy w krajach naszych sąsiadów, jak i w dniu dzisiejszym gigantyczny protest społeczeństwa kanadyjskiego. W dniu 27 grudnia 2021 Międzynarodowa Organizacja Zdrowia
wykluczyła kompletną nieprzydatność testów, wręcz ich niewiarygodność. Dodatni test nie oznacza zakażenia się tym wirusem, jak interpretowane to jest przez polskich dziennikarzy i polski parlament. Oni nazywają ten dodatni plus zakażeniem, co może wywoływać strach i obawę przed chorobą. Oznaką szaleństwa naszych czasów jest określenie nadużywane przez dziennikarzy o osobach chorych bezobjawowo. Ma to nas wszystkich utrzymywać w permanentnym strachu i wywoływać nas posłuszeństwo z zyskiem dla firm farmaceutycznych produkujących preparat, na który państwo wydają miliony. Pfizer zarobił w 2020 roku według oficjalnych danych 180 miliardów, podczas gdy przed pandemią 17 miliardów. W sytuacji, gdy państwo Wielka Brytania odchodzi od restrykcji pandemicznych, parlament polski prawie że jednosłownie chce wprowadzić ustawę, o której mowa wyżej, która ma służyć hasłu pandemia trwa, czyniąc z naszego życia piekło. Zgodnie z ustawą wszyscy na wszystkich będą donosić i każdy będzie się bał każdego. Moje słowa wynikają z mojej bezsilności i rozpaczy, tylko zysk. Pani Marcelina, kiedy wpadła na pomysł, żeby przymusowo wyszczepić wszystkich 18-latków, to jest zimny, wyrachowanym technokratą, bezdusznym politykiem. Nie wierzę pod uwagę naukowych głosów z całego świata i Polski, Ordo Medicus i PSMNL, które dyskredytują pomysł na przymusowość szczepień. W tych okolicznościach pojawia się projekt ustawy 1846 i obecnie 1981, na kanwie którego było zgromadzenie w Bydgoszczy. Pani Marcelina, która poczuła się dotknięta, nie ma żadnej wyobraźni wobec ludzi, których swoją decyzją może pozbawić życia. Naukowcy mówią wprost, że ten preparat na trwale pozbawi ludzi odporności, fundując nam tak zwanego HIV-a. Jeśli nie można do tych ludzi dotrzeć na spokojnie, jeśli oni tworzą bezprawie i prawo staje się bezprawiem, to my mamy prawo się przed tym bronić. Czas łagodnego, kulturalnego sprzeciwu pogrzebali parlamentarzyści i rządzący swoją arogancją i swoimi rozporządzeniami. Na pytanie przesuwającego. Nie chciałem wywołać się pani Marceliny lęku. Moja reakcja była na kryminalną propozycję pani Marceliny Zawiszy. Przymus szczepień wymaga trudną do przewidzenia reakcję społeczeństwa na tak zwane niepożądane odczyny poszczepienne, które często kończą się śmiercią zaszczepionych. Posła nie można znieważyć. Pani Marcelina przestała być kobietą i stała się posłem. Osoba publiczna musi być świadoma konsekwencji swojego działania. Na pytanie przesłuchującego. Moja wulgarna, agresywna wypowiedź, jednak uwarunkowana zdaniem, jeśli to zrobicie, nie zostawicie nam wyboru. My mamy prawo to zrobić. W obronie dziecka matka ma prawo zabić i nie powinna być za to sądzona. Ja chciałem zachęcić do krytycznego traktowania materiałów, nad którymi głosują. Chciałem moją ekspresją, moimi brutalnymi słowami zmusić ich do refleksji, do wyłamania się z dyscypliny partyjnej, do wyrwania się spod presji lobbystów, którzy oficjalnie wybierają wpływ na ich decyzje w sejmie, żeby nie musieli w przyszłości bić się w pierśni, przepraszać i prosić o wybaczenie. Obywatel, który głosuje w wyborach za posłem, ma prawo przestrzegać go i informować go w stosunku do decyzji, które on jako poseł podejmuje. Doświadczenie mojego życia pokazuje mi, że ludzie w parlamentach ignorują głosy swoich wyborców. Wrażliwi stają się tuż przed wyborami i wszystko jest dobrze, gdy ich działania nie wprowadzają nas pod łańcuch piekła, tak jak to robi niewątpliwie ustawa 1981. Jestem człowiekiem politycznym, namawiam ludzi do legalnego przejmowania władzy, stając w legalnych wyścigach wyborczych, bo tylko w ten sposób będą mieli wpływ na tworzenie zgodnie z prawem rzeczywistości dobrej do życia. Ja miałem na względzie ich śmierć polityczną, ponieważ oni są szkodnikami, co wielokrotnie udowodnili. Nie jestem rewolucjonistą. Mój cel to swoją postawą zmusić ludzi do aktywności politycznej i organizacyjnej, jak również do komunikowania swojego niezadowolenia w kontaktach z posłami. Ta ustawa będzie tragedią wielu ludzi. Jest kryminogenna, daje możliwość pod przykrywką ustawy wyzyskiwania ludzi, oszukiwania ich i zmuszania do ustępstwa pozorem działania w trosce o ich zdrowie. W tym miejscu odczytano podejrzanemu treść protokołu będzie wtedy DVD na karcie 70 śmierć wrogą do słów po swoje życie jak tamci. Na pytanie przesłuchującego. Gazeta Wyborcza została nam tam wskazana jako najbardziej propagandiczna, gdzie leży przestępstwo dziennikarzy wobec społeczeństwa, kiedy podają ilość testów z wynikiem dodatnim jako ilość zakażonych, chociaż międzynarodowe organizacje zdrowia i sam twórca tekstów mówią, że testy są niewiarygodne. Nie zostały po to stworzone. One wskazują na obecność stanu zapalnego w organizmie, nie identyfikują jego przyczyny i źródła. Tymczasem dziennikarze stanowią tysiącami zakażonych, podtrzymują w nas strach i uległość na pandemiczne rozporządzenia. Dziennikarze o tym wiedzą, ale w ich interesie jest utrzymywać stan histerii, bo on zwiększa wszelkie zyski. Dla przykładu, oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia ilości ludzi umarłych na COVID
nigdy nie zostały podane przez dziennikarzy głównych nurtów, bo zaprzeczają pandemii, a jednak są oficjalnymi danymi Ministerstwa Zdrowia. Czy dziennikarze popełniają przestępstwo oszustwa dla osiągnięcia korzyści? Tylko dziennikarze mediów społecznych podają prawdziwe wyniki, ale wtedy ci ostatni są wyzywani od szurów, płaskoziemców i foliarzy. Przed całą pandemią rok w Polsce umierało dziennie od 1200 do 1500 osób według danych GUS-u. Tymczasem dziennikarze, podając wiadomość, że dzisiaj w Polsce zmarło 1300 osób, oszukują nas, sugerując, że te 1300 osób to są zmarli na COVID. Każdą swój zawód, stają się przestępcami. Ja w swojej wypowiedzi sugerowałem, że jak przejmiemy władzę, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Niech dziennikarze Gazety Wyborczej nie czują się jakoś wyróżnieni, tak jak mówiłem, zostali przywołani jako najbardziej propandemiczna gazeta w Polsce. Nie miałem zamiaru nikogo zabijać i mordować. Są podstawne przenośne. To samo dotyczy tych osób. Nigdy nie było moim celem prowokowanie kogoś. Ja w licznych wystąpieniach wręcz przestrzegałem przed prowokacją i przemocą prowadzącą do zamieszek. Ja postrzegam sytuację ludzi biednych, wręcz niewolników. Nie ma na to mojej zgody i dopóki będę żył, będę się temu przeciwstawiał, ale nie poprzez rozlew krwi. Moje programy są edukacyjne i uświadamiające i naukowy spokój, mówiąc o utracie państwowości albo o 250 tysiącach wymordowanych Polaków na Wołyniu, albo 250 tysięcy ofiar Kuchnia Warszawskiego, albo jak to mówią fachowcy, o 170 tysiącach ponad normatywnych śmierci wywołanych tylko przez procedury pandemiczne, pozbawiające ludzi życia przez brak dostępu do opieki medycznej, na przykład 2-2-1 11-letni chłopiec zmarł na wyrostek robaczkowy, wyłożono go tętną kilka godzin i przez procedury pandemiczne nie został nigdzie przyjęty. Gdzie była poseł Marzena Zawisza i posłowie z Komisji Zdrowia, kiedy informacja o tym 11-latku została wstawiona do wiadomości publicznej? Nie leczyłem się psychicznie ani odbytowo, jestem zamawiany stały w Warszawie. Powiedz mi, jak pani toczy się karne postępowanie w Kaliszu, mam pracę podejrzanego, zastosowano wobec mnie siłę zabiegawczą dozowi poręczenia. W kwocie 200 tysięcy zakaz opuszczenia miejsca pobytu, który został na mnie nałożony, jest interpretowany przez pana profesora Skalisza jako niedotyczące opuszczenia tego miejsca w związku z normalnym trybem życia. Taką interpretację pan profesor zawarł w rozumieniu z dnia 14.2022 o umowie zmiany środka zapobiegawczego. Wnoszę o zastosowanie do swojej drogi środków wolnościowych, więc staje się naprawdę wyzwanie pani profesor, nie wnikam w kontaktu z prawem, taką wybrałem drogę. Podtrzymuje pan te wyjaśnienia? Tak jest. Chciałby pan jeszcze coś do nich dodać? Przed odstaniem kolejnych? Nie, podtrzymuję. Przedni kolejne? Proszę bardzo. I 148, 150. I to jest ostatnie przesłuchanie na etapie przedowczego postępowania. W dniu dzisiejszym zostałem ponownie pouczony o swoich prawach i obowiązkach. Zrozumiałem je. Pouczenie otrzymałem do rąk własnych przed pierwszym przesłuchaniem przez policję i prokuratora i pokwitowałem jego odbiór. Przeczytałem zarzuty, zrozumiałem ich treść, nie przyznaję się do ich popełnienia. Podtrzymuję w całości wywołane przeze mnie dotychczas w tej sprawie wyjaśnienia. Chcę dodać tylko, że program internetowy na YouTubie, w którym występuję, jest performancem humorystyczno-artystycznym, co jest zaznaczone w czołówce programu i werbami przed każdym jego rozpoczęciem. Dodam jeszcze, że program ten jest dobrowolny, nie ma przymusu, żeby go oglądać, a w zasięgu programu jest taki jak subskrypcję tego kanału. Postrzegam swoją działalność jako typową działalność stand-upera i widownia naszego kanału świetnie to rozumie. Jest to konwencja, która może podciągnąć pod rodzaj politycznego kabaretu, który i tak jest niczym porównaniu z kabaretami politycznymi w innych krajach Europy. Na przykład Wielkiej Brytanii, gdzie po zobaczeniu takiej produkcji polityczno-kabaretowej artyści w nim występujący powinni mieć od razu sankcje prokuratorskie. W naszym prawie jest przecież paragraf, który gwarantuje bezkarność mówcom i artystom, chociażby ich działalność artystyczno-naukowa wyczerpywała w na przestępstwa. Chciałbym jeszcze dodać, że ustawa przygotowana do legislacji, druk sejmowy 1981, gdyby weszła w życie, uczyniłaby z naszego życia obóz koncentracyjny, gdzie wszyscy bylibyśmy dla siebie kapo, poza rządzącymi parlamentarzystami, którzy byliby wyłączeni spod działania tej ustawy na ich własny wniosek. Jako dyplomowany artysta i obywatel, człowiek 62-letni, musiałem zareagować w taki sposób, jako człowiek z zasadami, żeby wstrząsnąć sumieniami ludzi, bo wyglądało tak, że ustawa ta wejdzie w życie. Wnioskuję to nie tylko ja, po zachowaniu parlamentarzystów z Komisji Zdrowia, którzy dali po 9 lekarzom, specjalistom na ustosunkowanie się do tej ustawy. Artystyczny wyraz mojego dostępu w Bydgoszczy, jak i w programach internetowych proszę potraktować jako rozpaczliwy krzyk stand-upera, który może spuentować pod hasłem ludzie, opamiętajcie się. Ustanowione prawo jest prawem zgodnie z zasadą natura lex sed lex. Ciężko z nim wtedy walczyć, łatwiej głosem ludu wpłynąć na ustawodawców, aby go nie uchwalali. Pozwolę sobie zaznaczyć, że Fox popełni Vox Dei.
Bynajmniej nie poczuwam się być Bogiem, jestem reżyserem, reżyserowałem dramaty Szekspira, co dało mi teoretyczne, ale wprawdzie doświadczenie, jak łatwo w białych kołnierzykach uczynić z życia innych ludzi piekło. Co musi się stać, aby ustawodawcy zdecydowali o pewnym czasie raczej wycofać wytwory swojego typu i owego umysłu, aby przyznać, że się pomylili, bardzo przepraszają, proszą o wybaczenie, tylko za jaką cenę. Nikomu nie chciałem zrobić krzywdy i nigdy jej nikomu nie zrobiłem. My, wyborcy, tylko się bronimy. Zresztą sprawę uważam za nieaktualną, bo moja reszta z 6 milionów i ustawa nie weszła w życie. Można mnie traktować jako błazna, to dla mnie honor, a błazną się prawie nie każe. Można ich sądowniczo pozbawić życia, ale to już jest zupełnie inna historia. Emocje pandemiczne opadają, zostają tylko ofiary, muszę wspomnieć o mojej osobistej ofierze, mojej żonie, która według mnie i wydarzeń, które wybrała udział, ona i ja straciła życie poprzez tak zwane procedury covidowe. Przeżyłem z nią 38 lat, wszystko co najlepsze za mną, ale nie mogę być objęty na chustwę bezczelnych gangsterstwa rządzących tym światem. Zachowując wszystkie proporcje, my, artyści, mamy prawo do różnych form protestów, które pobudzają świadomość ludzi i tych, którzy nimi rządzą. Chcę tylko dodać, że pałka widoczna na filmie na YouTubie jest wielką laską i nigdy nie była użyteczna sprzecznie, sprzecznie z jej przeznaczeniem. Moje wystąpienie na rynku Bydgoszczy nie było z nikim konsultowane, a było i tylko konsekwencją emocjonalną tego, co się działo w tej polityce. Dodaję, że moim wypowiedziom nie towarzyszyłem, ani też nikogo nie namawiałem, aby komuś zrobić krzywdę. Jako podsumowanie swoich wyjaśnień dodam, że moja wypowiedź jest konwencją artystyczną, nigdy nie startowałem w żadnych wyborach politycznych, a wzywając do przejęcia władzy miałem na myśli dążenie legalnymi sposobami do obsadzenia zadań samorządowych. Nie chodziło o moją osobę, a o aktywność społeczeństwa, która to moim zdaniem aktywność jest za mała i dzięki temu korzystają na tym ludzie małego formatu moralnego, którzy stają się politykami. Prosiłbym o taką refleksję, że politycy przynajmniej za mojego życia nie ponieśli żadnej konsekwencji swojego działania. Jak do tej pory nie słyszałem jeszcze wyrazu współczucia za 200 tysięcy zgonów ponadnormatywnych i covidowych. Nikt nie przeprosił za wzrost liczby samobójstw wśród dzieci, za zniszczone związki rodzinne, za gospodarkę zrujnowano, a co najważniejsze, widzę zdjęcia polityków, którzy na wielkim banerze w Sejmie kłamią o ilości śmierci covidowych i żądają od nas poddania się eksperymentowi medycznemu, za którego nikt nie chce ponieść odpowiedzialności. To wszystko, co chciałem wyjaśnić dodatkowo. Otrzymuje pan wyjaśnienia? Tak, to otrzymuję. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, która jest ważna. W pewnym momencie posłowie w Sejmie wyłączyli siebie spod tej ustawy, bo nie mecena się. Był taki moment, kiedy oni zawnioskowali, że nie będą podlegać pod jurysdykcję tej ustawy. Szczegół mi się w tej chwili zatarł, ale chodziło chyba o obowiązek szczepienia. Postanowili się wyłączyć z obowiązku. Posłowie i senatorowie radośnie postanowili się wyłączyć z odpowiedzialności. Z obowiązku. I z obowiązku, tak. Z obowiązku szczepienia. Tak. Co pan dodatkowo zbulwersowało jakoś, tak? Wysoki sądzie. Cóż, nie jestem poddanym ich królewskich mości posłów i senatorów. Jestem człowiekiem, który świadomie dokonywał wyboru. Więc stary jestem, ale się zdziwiłem, że są momenty, kiedy są oni bardzo jednomyślni. Rozumiem. Mam pytanie odnośnie pana przesłuchania. Tak. Pan zadał takie stwierdzenie, czy ja wiem, co oznacza, natomiast nie wiem, w jakim kontekście pan dopuszcza. Tak. Ja może odczytam. Proszę. I ciężko z nim wtedy walczyć, łatwiej głosem ludu wpłynąć na ustawodawców, aby ludzie uchwalali. Pozwolę sobie zaznaczyć, bo wspomnieli Vox Dei. W jakim kontekście pan poszukł tego słowa? Bo również pan się z nim zgadza. Tak, tak. Ustawa, która zostaje wprowadzona w życie, staje się prawem. Zlikwidowanie tej ustawy, jak wysoki sąd będzie, jest bardzo. No dobrze. Tak. I teraz. No skoro pan zgadza się z tym powiedzeniem o wysokim porozumieniu, to wszyscy posłowie znaleźli się w Sejmie na podstawie decyzji ludu. Moim zdaniem wysoki sądzie. Nie jest tym porozumieniem. Powiedziałem, to zostało zanotowane, że stopień deprawacji, proces deprawacji posłów i senatorów, którzy jeszcze przed. Ja mówię o tym. Czy pan szanuje to, że naród. Tak? Czy też lud, jak w tej parenie jest to ujęte, tak. Wypowiedział się, to są nasi reprezentanci,
niech oni uchwalają prawo. Lud się zreflektował i nie zgadza się na to, co ci posłowie chcą zrobić. Dobrze, a pan za lud uważa? Siebie. Siebie. Tak. Nie pełnię żadnej funkcji społecznej. Czyli pan mówi o sobie. Nie. Poksłowniką zdejmę. Wysoki sądzie, no ja jestem. Jestem no, też elementem ludu. No tak, ale to bo lud się powiedział. Ci ludzie mają reprezentować i ci ludzie mają uchwalać prawo. No dobrze, ale wysoki sądzie, wielokrotnie padają oskarżenia, że zostaliśmy oszukani w kolejnych wyborach po raz kolejny. Przecież wysoki sąd też do tego doświadczył. Dobrze, czyli, jak rozumiem, ten głos ludu, który spowodował, że tacy, a nie inni ludzie nas, lud, reprezentują, to już nie jest wobec deli? Jest. Jest. Tylko czas przeszły, wybory obiecują. No on powiedział, że ku pana zgrozie ci ludzie są znowu wybierani. No niestety. No. Ale to się... Ale nie jest wybory polityków z deli? Wysoki sądzie, napisałem, że my Polacy jesteśmy mało aktywni politycznie, nad czym boleję. I chciałbym to zmienić chociaż na małym odcinku. Jakim? No, chociażby edukowania ich, napominania. Określiłem, kiedyś zostałem, ktoś mi zarzucił mi ktoś z naszej strony barykady, że buduje sobie trampolinę polityczną. Powiedziałem, uczciwszy tutaj uszy wszystkich Państwa, że moją ambicją jest być pryszczem na dupie Polaków. Tak. Ja. Tak. Na zarzut. Ponieważ pozycję polityczną na zarzut. Że buduję pozycję polityczną. Powiedziałem, że moją ambicją jesteś. Tutaj cytat ze swoim pryszczem na grupie Polaków narodowych, pan powiedział? Polak. Na grupie Polaków. Polak. Tak, tak. Panie cytat. Przepraszam. Cytat. Uważam, że ludzie, no tak to się zrobiło po 89 roku, że są ludzie, którzy, inteligentni ludzie, którzy orientują się nad łatwością ustawienia znakomitego się w życiu i ślizgania się. Dowodem jest to, że posłowie w parlamencie, szanowni państwo, nie czytają ustaw, nad którymi głosują. Wielokrotnie to wypowiedzieli. Tak. To się notorycznie dzieje. I tutaj dziennikarze. Dziennikarze spełniają rolę szamanów. Oni hipnotyzują społeczeństwo. Taki... A dziennikarze spełniają rolę szamanów. Hipnotyzują społeczeństwo. Taką wisienką na torcie były urodziny jednego dziennikarza RMF FM, zapomniałem jego nazwiska, bardzo przepraszam. Człowiek, który prowadzi takie wywiady. Przepraszam, no może... Nie musimy tego nazwiska. Na urodzinach tego dziennikarza zjawili się posłowie, którzy nie powinni obok siebie przechodzić spokojnie. Dla mnie jako wyborcy, jako obywatela... Na urodzinach jednego z dziennikarzy spotkali się... Na urodzinach tego dziennikarza. Na urodzinach, tak? Tak, tak. Byłem zniesmaczony. Że nawet nie powinni przechodzić. Dobrze. Ale pobiegamy przez to. Jak zawsze. No nie zawsze. Starały się tutaj jakoś to zakierować, żeby było to. No chociaż jest zbliżony do tego, co jest zarzucane. I teraz. Moja propozycja jest taka, że byłaby seria pytań. To jeśli będą takowe, a potem oczywiście w każdym momencie pan będzie mógł jeszcze wyjaśnić. Chciałem jeszcze powiedzieć, że dzisiaj w maju, po całych wydarzeniach wojennych, zapomnieliśmy o wszystkim. Natomiast koncerny farmaceutyczne nic. Usłyszałem. My w maju tak, usłyszałem w radio. A koncerny farmaceutyczne? Mieszko. Tak. Usłyszałem w radio, że w Ameryce wykryto dwie odmiany koronawirusa,
na które nie działają obecne szczepionki, na które będą działać nowe szczepionki, nad którymi koncerny pracują. Zadrżałem, bo... 100 dni będą. 100 dni, tak? Słyszałem. Ja rozumiem współpraca, ale wyjaśnienia są... Nie, bez przesady, oczywiście. Szanowny Wysoki Sądzie, każdej jesieni, każdej wiosny jest spadek odporności organizmu, przeziębienia. Odbiegamy. Tak, tak, ale to ćwiczyłem to wiele razy. Widzę, że na jesień mamy znowu przygotowaną histerię. Dziennikarze już w blokach startowych, te prostytutki. Bez dziennikarzy nie byłby pandemii. Będę to podkreślał za każdym razem. I przyjdzie taki moment, myślę, kiedy nasza strona narodowa przejmie władzę. Ustalimy... Legalnymi metodami. Legalnymi metodami. Jak najbardziej, Wysoki Sądzie. Tylko tak. Dobrze. Ustawimy prawo i pociągniemy do odpowiedzialności zgodnie z prawem. O, już pan zapowiedział. Panie prokuratorze, są pytania? Dziękuję. I pan leży. Proszę, proszę pana, proszę powiedzieć sądowi, czy kiedy mówił pan, bo zaczął pan od drugiego zarzutu, kiedy mówił pan o donosicielach, tak pan to wtedy określił pewnie tak przykładowo donosiciela dla Gazety Wyborczej. Czy pan znał jakieś konkretne nazwiska i czy pan jakieś konkretne nazwiska wymienił? Nie. Zawsze na takich, nie, na takich manifestacjach politycznych... Żadne nazwiska. Tak. Donosiciela dla Gazety Wyborczej. Zawsze się znajdą ludzie, którzy wymanipulują wypowiedź wypowiadających. I gazeta, która wiem na przykład, że nie była obecna na danej manifestacji, w sposób arbitralny ocenia dane wydarzenie. Z donosu, nawet z donosu, tak. Nie była na danej zdrowej manifestacji. Z donosu. Co zrobi? Z donosu, tak. Donosi o danym wydarzeniu, proteście, manifestacji, interpretując je od razu jako niezgodne z prawem. Tak. O danym wydarzeniu i od razu je interpretuje. Proszę pana, czy używając określenia donosiciele, że zaraz doniosą do Gazety Wyborczej, to ma pan na myśli po wszystkich donosicieli samych dziennikarzy Gazety Wyborczej? Czy jakieś osoby, które to nie znamy? Nie. Czy kierował pan to do... Czy dziennikarzy Gazety Wyborczej uważał pan za donosicieli do Gazety Wyborczej? Nie, oni są już tam na miejscu i przyniosą w dzióbku historię. Tak. Dziennikarzy Gazety Wyborczej za donosicieli. Ten wiec na placu Bydgoszczy odbył się 29 stycznia, w tym samym dniu, w Toruniu odbywało się takie sympozjum. Bardzo ważne, historyczne. Oblicza pandemii. Tak. Czy zanim pan został zatrzymany, to było 31 stycznia, miał pan okazję zapoznać się być może z wypowiedzią pana Jana Pospieszalskiego? Tak jest. Obserwowałem bardzo... Nie chcę pytać, jakiej mi była treść, bo sąd tym dysponuje. Tak jest. Chcę powiedzieć, to spotkanie u ojca Rydzyka było bardzo ważne, ponieważ no, trzeba... Kiedy? 29 stycznia, to jest w sensie tego samego dnia. Rano, tak. U ojca Rydzyka, które miało miejsce 29 stycznia 2022. Media ojca Tadeusza Rydzyka mają bardzo... Zaczęliśmy znać, że też nie było spotkanie u ojca Rydzyka, które miało miejsce 29 stycznia 2020. Przed południem. To i teraz nasza myśl. Media ojca Tadeusza Rydzyka, czyli Telewizja Trwam i Radio Maryja, to ogromny zasięg. I po raz pierwszy w sferze publicznej, nie tylko niezależnej społecznej, podano do wiadomości, tego właśnie 29, podano do wiadomości o fałszywości pandemii. Występowali tam naukowcy, lekarze, profesorowie. O zgrozo dopiero wtedy
dopiero wtedy, w styczniu 2022 roku. Tutaj, ja może też jeszcze pozwolę zadać pytanie. Oczywiście to nie jest pani pytanie, panie prezesie. Pan tutaj ujął, znaczy to mówi pan to różnymi słowami, ale sens jest taki, że no, według pana pandemii nie istnieje. No tak? Tak mam to rozumieć. Tak jest. Teraz. Ja już teraz nie pamiętam, gdzie ja to wyczytałem. Czy to jest gdzieś w aktach, teraz nie pamiętam. Natomiast i tu będzie też o pana życiu prywatnym, ale to pan powiedział, że pan będzie o tego na każde pytanie, chociaż pan nie musi. Tak jest, rozumiem. Tak, coś może. Nawiążę tutaj do tego, o czym pan mówił, czyli do śmierci pana małżonka. Pojawiła się informacja, że pan przez półtora miesiąca nie mógł pogrzebu. Tak jest. Może pan powiedzieć dlaczego? Dlaczego moja żona została sklasyfikowana jako śmierć kowidialna. Ja zostałem poddany badaniom, miałem kwarantannę i dowiedziałem się, że nie mogę mojej żony pochować w sposób godny. Muszę ją skremować. Moja żona nigdy nie chciała być skremowana. I że jeśli się nie zgodzę, to pogrzeb będzie tak zwany sanitarny, nawet bez mojej obecności. Rozumiem, czyli pan się musiał na coś zgodzić, tak? No, uległem, zgodziłem się na kremację. Ale dlaczego to tak długo trwało? Ponieważ broniłem się, chciałem znać przyczyny, dopytywałem się, to był sam początek tej histerii pandemicznej. Wysoki sądzie, moja żona była osobą artystką. Czyli inaczej, już, ja też nie chcę ponad... Jak ja, ale muszę to powiedzieć. Wspomnij na jak nie było, jak nie było. Spokojnie. Kiedy zorientowano się, inaczej, została przyjęta w sposób cudowny do szpitala, ja nie potrafiłem jej wybudzić ze śpiączki cukrzycowej, nie miałem insuliny, przyjechała karetka i powiedziała mi ratowniczka, że nie ma miejsca w szpitalu. Zanim uruchomiłem, żyję trochę na świecie, mam znajomości, zanim się zastanowiłem, gdzie mogę zadzwonić, dostałem informację od ratowniczki, że szpital, który jest ode mnie 200 metrów na Sercu, ma miejsce na intensywnej terapii. Więc zabrano moją żonę. Tak naprawdę lekarz, który ją przyjął, nie wiedział, kogo przyjmuje. Nie rozpoznał. Moja żona kiedyś była osobą bardzo publiczną, nazwisko Agnieszka Fatyga. Kiedy zmarła, to momentalnie w prasie, w radiu, w telewizji poszła informacja, że zmarła Agnieszka Fatyga. I wtedy, Wysoki Sądzie, dziwni ludzie do mnie dzwonili, którzy przekonywali mnie, że ona nie miała szansy przeżyć. Chociaż nie byli przy tym. To długo trwało wszystko. Dobrze. Ja, czyli krótko mówiąc. Tak. Ja to pytam dlatego, że z informacji, które były powszechnie dostępne, tam wynikało, że te odległości, miesiąc, półtora czekania z ceremonią pogrzebową wynikają z ilości osób zmarłych. Czyli nie, pan nie wiąże tego absolutnie, tak? Nie. Ja zgodziłem się na kremację żony dopiero pod koniec listopada. Ja nie wiążę. Tak. Ja, Wysoki Sądzie, mieszkając... Tak, że, ja nie... No. Teraz bardzo proszę, żeby... Ja nie wiążę tak długiego okresu oczekiwania na ceremonię mojej żony z ilością zmarłych w wyniku... No inaczej, z ilością zmarłych. Ja dopiero... Ja na kremacji zgodziłem się dopiero pod koniec listopada i stąd to... Tak. I stąd... I panie mecenasie, proszę bardzo. Proszę pana, od momentu pozbawienia wolności faktycznego, czy ma pan dostęp do informacji, jak, jeśli on jest, to jak on wygląda, dlaczego ma pan dostęp? Ale chodzi... Do informacji zewnętrznych, o tym, co się dzieje na zewnątrz. Tak, w celi mam tak zwaną betoniarę, to mówią więźniowie. Jest to taki radiowęzeł, przez który są puszczone, o dziwo, głównie prywatne stacje, chociaż więzienie jest państwowe. I zamiast pierwszy program Polskiego Radia, drugi program Polskiego Radia, trzeci, czwarty, to mamy stacje lewackie typu Radio Z, RMF FM, albo stacje takie szafy grające jak Radio Bydgoszcz SK. Czyli są zamiast
prywatyzację i zamiast. Uważam, że ktoś powinien z tym zrobić porządek. Mamy relację stacji. Na pierwszy, drugi polskiego mamy relację stacji. I do czego zmierzamy, panie prezydencie, tym pytaniem? Tak, pytanie, czy ma pan dostęp też do prasy? Już powiem, już prasę się do prasy nie, ponieważ mam status więźnia groźnego, nie niebezpiecznego, tylko groźnego, prasa mi nie przysługuje. Dostępu do prasy, gdyż z uwagi na mój status jako więźnia groźnego, prasa mi nie przysługuje. Proszę pana, czy w każdym razie w tym dostępie, jaki tam jest? Czy dotarły do pana jakieś informacje, które by wynikało, że te media, o których pan przed sądowi mówił, odnoszą się do wypowiedzi pana Jana Pospieszalskiego 29 stycznia na temat w szczególności nie dziennikarzy, a media workerów, bo tak te osoby nazywa. Czy słyszał pan, żeby się do tego odnoszono? Nie słyszałem. Żeby wykazywano fałszywość takiego poglądu? Pełne milczenie. Nie, to, panie prezydencie, o czym mówimy? Wysoki sądzie, chodzi mi tu oczywiście o taką, o tą kwestię tego zarzutu drugiego i o to, czy jest uzasadnione w okolicznościach tamtych odnoszenie się w taki sposób do tego niegdyś zacnego zawodu. I dlatego zapytałem pana o dostęp do mediów i o to, czy, ponieważ wcześniej zapytałem też, czy słyszał wypowiedź pana Jana Pospieszalskiego na konferencji w Toruniu, który tak jakby demaskował całą tą mechanikę i technikę okłamywania ludzi przez media co do rzekomej pandemii. Tak, większość z nas, tak, i może większość nie. Teraz nie, to miałoby mieć związek z tym zamówieniem. Dlatego, że pan zarzuca zawsze podnosi manipulacje dziennikarstwa. Teraz chciałbym ustalić, czy te media może robiły to, co robiły, to, co pan Pospieszalski mówił, ale być może zabieramy głos, że tak powiem, służąc prawdzie. I czy próbowały określenie pana Jana Pospieszalskiego, które pan może innymi słowami wyrażał, o tym, że to jest uraczenie. To słowa się rozchodzi, panie prezydencie. Nie słyszałem. Zarzut nie dotyczy stanowiska. Oczywiście, ale tylko słów jakie oczywiście, ale też pan w Wysokim Sądzie nie użył okolicznościach, kiedy my mamy normalny przekaz dziennikarski, kiedy mamy ścierające się poglądy, kiedy mamy puszczanie, że tak powiem, w mediach takich wypowiedzi i przeciwnych. Ja rozumiem, że pan teraz zmierza, teraz wydaje mi się, że pan jest bardzo daleko, jakby no, słabo powiązane z tym zarzutem. No, to co mówi pan Pospieszalski? To jest istota tej całej sytuacji. I zasadne to, bo sąd trafnie wskazał i trafnie pana sąd zapytał, czy pan wchodząc jakby w skórę posła i słysząc taką wypowiedź, jaką sam prezentował 19-minutową z sekundami 29, czy pan by się tego obawiał, czy pan by się tego nie obawiał, jak by to traktował? To jest tam podstawienie sprawy, ale też sąd zapytał, no czy pan przecież wie o tym, że no, wyborcy dali takie uprawnienia do pewnych czynności, ale ja bym postawił rzecz trochę inaczej. Czy ci ludzie, którzy są posłami, czy oni pytali się wyborców, czy im się podoba zamykanie lasów, zamykanie firm, 200 tysięcy zgonów na miarę, 50% wzrost zgonów, 60% wzrost samobójstw, usiłowań samobójstw dzieci i młodzieży, 30% wzrost skutecznych samobójstw. Oni o to nie pytali. Oni o to nie pytali. Oni uważali, bo w tym sensie ta demokracja polega na tym, że od wyboru posła już nic nie możemy zrobić. To wójta burmistrza można odwołać, posła nie można. Ale czyż to nie ludzie tak ustalają takie prawo? Jasne, Wysoki Sądzie, ale ludzie podlegają, tak jak to pan Jan Pospieszalski bardzo trafnie ocenił, opisał czy zidentyfikował ten mechanizm, podlegają też pewnej manipulacji. No czemu służy 250 zł dopłat do telewizorów nowych z publicznych pieniędzy, jak nie temu, żeby mogła się ta papka sądzić dalej w sposób bezkarny. Tak, teraz zmierzam tak. Nie, to nie mogę zauważyć, że to nie jest daleko. Oczywiście. I Wysoki Sądzie, pytanie służy, no mamy też sytuację taką, Wysoki Sądzie, z tego powodu o to pytam. Dzisiaj
mamy tutaj medyk na sam. Ale była próba tam rozmowy ze mną przed salą. A mnie interesuje taka jedna rzecz. Ale pan chce zadać pytanie komu teraz? Nie, bo są oczekuję wyjaśnienia, po co zadaję takie pytanie. Znaczy pan teraz, ja już rozumiem dlaczego. Ponieważ tak, więc to poza tym. Proszę pana, czy pan słyszał z tych mediów, które ma pan nadawane, tak to się mówi pod celem, żeby jakieś medium alarmowało o 200 tysięcy zgonów niekowidowych na dniach, poszukiwanie winnych tego stanu rzeczy. Nie słyszałem, czy pan tego słyszał? Nie słyszałem nigdy, ani przez moment. Medium w dostępie w tym zakładzie nie słyszałem o 200 tysiącach zgonów nadmiarowych. A o tym, żeby poszukiwano, nawet nie mówiąc o 200 tysiącach, ale o jakiejś nadmiernej liczbie zgonów, nieuzasadnionych, czyli innymi jak brakiem dostępu do lekarza, żeby media poszukiwały. Nie, absolutnie nie. Te media, które słyszę, czyli media związane z tak zwanym lewactwem, milczą na ten temat. Związane z lewactwem, milczą na temat? Na ten temat. Proszę pana, czy słyszał pan, żeby zadawano pytania? Nie mówię, żeby próbowano to rozwikłać, ale żeby rzucano ludziom temat do przemyśleń. W tych mediach, żeby ktoś lalum podnosił z powodu 30% wzrostu skutecznych grup samobójczych u dzieci i młodzieży, najmłodsze dziecko 8 lat i 50% wzrostu prób samobójczych w tej kategorii wychowawczej. Czy pan słyszał, żeby w tych mediach o tym mówią i żeby zastanawiano się, skąd to jest? Absolutnie żaden dziennikarz z tych mediów nigdy takiego tematu nie podejmował, ja o tym nie słyszałem. Dziennikarz nie podejmował również tematu większej ilości samobójstw, też również wśród dzieci. Proszę pana, czy słyszał pan, żeby te media mówiły o umowach Albanii i Brazylii z Pfizerem, prawdopodobnie identyczną ma Polska utajnioną, gdzie jest wyłączona odpowiedzialność Pfizera za skutki przyjmowania tych preparatów. Czy pan słyszał, żeby media się nad tym zastanawiały? Te media? Absolutnie nigdy. Te media również. W sensie, ja mam takie nieodparte wrażenie, że trochę zaczynamy od tematu głównego. Już wrócę do niego, proszę pisać. Bardzo proszę. Wrócę do niego. Aczkolwiek myślę, że w kontekście, w jakim to wszystko powstało, proszę pisać. Przecież gdyby takie punkty do przemyśleń były rzucane w mediach, na ten wiec pana Olszańskiego 29 nigdy nie przyszedł, bo ludzie mieli tą wiedzę na bieżąco. No, to stanowisko jest znane, bo przynajmniej oskarżonego, bo oskarżony to dosyć jakby poprzednie wyjaśnił, dlaczego stał w tym miejscu i dlaczego tak się zachowywał, a nie inaczej. I też sąd pozwolił, uważam, dosyć szeroko na to, żeby umożliwił, dosyć szeroki wyjaśnił w tym zakresie. Natomiast jeśli uważa pan teraz, że linia obrony jest, wymaga tego, żeby to jeszcze raz podkreślić. Nie, jeśli to dla sądu jest oczywiste, Jeśli mogę, wysoki sąd. Proszę bardzo. Tutaj pan mecenas poruszył bardzo poważny problem kompletnej nieprzemakalności dziennikarzy mainstreamowych. Obrońca. Tak, już mówię. Kompletnej nieprzemakalności. Problem kompletnej nieprzemakalności dziennikarzy mainstreamowych. Na fakty. Na prawdziwe fakty związane z pandemią. Każdy, kto podejmował temat, zadawał pytania, momentalnie był określany płaskoziemcą. Na fakty związane z pandemią. Tak. Płaskoziemca to jest określenie wykreowane w Gazecie Wyborczej. Ono załatwia właściwie człowieka, który takim określeniem zostanie odrzucony. Płaskoziemca, no to już chyba nie ma gorzej, nie? Proszę pana, w czasie tak zwanej pandemii, ile razy było likwidowane pana konto albo kanał na YouTube? Przy 11 razie przestaliśmy liczyć. 11 razy od marca 2020 roku. 11 razie przestaliśmy ile razy mi zabrakło konto na YouTube, tak? Tak jest. Proszę pana, czy ktokolwiek z mediów, jakoś stanął po pana stronie i udzielił panu wsparcia,
żeby odrębne zdanie na coś własne propagować. Przecież oni sami za chwilę mogą zmienić się system i oni sami za chwilę będą w takiej sytuacji, że będą mi kwiować kontakt. Nic mi o tym nie wiadomo, panie Mocymasie. Nic mi o tym nie wiadomo, aby... Czy ktoś się skontaktował w tych mediach z panem? Nigdy. Mówimy o mediach tak zwanych... O mediach, w sądzie, te, które są dzisiaj na sali. TVN24, Polsat, Gazeta Wyborcza, Polsat... Aby media, które są dzisiaj na sali... Czy ktokolwiek z państwa z tych mediów? Nie. Czy pan zna osoby, które są tutaj na pierwszej ławce, bo to są państwo z mediów? Nie, nawet wiem, nawet wiem, jakie będą nagłówki. To to zostawmy, nie, ale, nie, ale chcę to wyantycypować. Prorosyjski patostreamer, antyszczepionkowiec, groził śmiercią posłom, stanął przed sądem. Tak zostanie to zaznaczone, ponieważ prorosyjski jest w tym momencie najbardziej pożądanym określeniem na odrzucanie przeciwników politycznych. No, ale nic nie było na ten temat. Wysoki sądzie, ja mówię o dziennikarzach, broń Boże, w sądzie. Tak. Proszę pana, czy słyszał pan o tej, co do tego chłopca i tej pani, która 6 godzin czekała na test i się nie doczekała na pomoc lekarską? Czy pan słyszał, żeby były jakieś zarzuty karne stawiane, albo żeby ktoś z tych mediów domagał się takich zarzutów? Nie słyszałem. Nie słyszałem, aby ktoś z tych mediów domagał się stawiania zarzutu w sprawie chłopca, w którym wyjaśniałem. I tej pani, tak? Tak, ciągle. Proszę pana, czy ktoś z mediów, które dzisiaj pojawiły się na sali, są już z sądem i z panem od godziny 9 z minutami? Czy ktoś z nich po śmierci pana żony się zwróci do pana, żeby uzyskać takie informacje, o które zechciał dzisiaj sąd zapytać? Nie. Nikt też? Nie. Nikt nie da zapytać informacji tych, o które zwrócił się. Proszę pana, czy... W samym związku ze śmiercią mojej żony. Czy w czasie wiedzy, wiem, że może być tam ta możliwość obserwowania osób zgromadzonych ograniczona, bo na pana świecą jakieś reflektory, pewnie lampy, a tam stoi dość duże propaganda, ale jednak niektórzy są na pewno widziani. Czy widział pan, żeby ktoś z tych osób wyciągał kije, deski, wymachiwał deskami jakimiś przedmiotami? Nie. Czy słyszał pan agresywne zachowanie? Pan, gdzie pan stał? Nie, nie słyszałem. Być może tak, nie widziałem. Nie widziałem, nie słyszałem, nie widziałem, tak. Czy w czasie tego zgromadzenia policja, która zabezpieczała to wydarzenie, czy zwracała uwagę organizatorom, czy pan ma wiedzę? Nie ma. Czy są przekraczane jakieś granice? Nie, nie. Nie słyszałem. Policja, która zabezpieczała to, nie zwracała mi w żaden sposób uwagi, że są przekraczane jakieś granice. Proszę pana, ponieważ w czasie zeznania poseł Olszewski kojarzy tylko z pana wypowiedzi słowa śmierć i łączy to ze sobą. Czy pan kierował do posła Olszewskiego tak po prostu słowa śmierć posłowi Olszewskiego, czy tego typu? Nie, nie panu. Zbliżone sformułowanie. Zawołanie jest stare, bo ma swoje korzenie, zawołanie śmierć wrogom ojczyzny ma korzenie husarskie, tak? I było po prostu takim elementem stawu. Absolutnie nikt nie miał na myśli posła Olszewskiego. Miał na myśli wrogów ojczyzny. I miał na myśli a? Wrogów ojczyzny. A? Tutaj może zapytam, bo to mnie też trochę interesuje. A kto tych wrogów wskazuje pana na nie? Wrogowie sami się wskazują swoimi... Tak. Ale ktoś musi uznać, że to zachowanie jest takie, a nie inne. Pan na przykład się nie obawia, że ktoś z drugiej strony barykady wskaże pana na przykład jako wroga ojczyzny? Wysoki sądzie, taka sytuacja już nawet była, brałem w takiej sytuacji udział. No więc właśnie. Ale nie obawiam się.
Ja się nie obawiam, ale no, jeśli sprowadzimy teraz dyskusję między Polakami do tego, tak. Jesteś wrogiem ojczyzny, a zatem świętym ojczyzny, to pana zdaniem to jest ten właściwy kierunek rozmowy Polaków? To jest tragiczny kierunek. Wysoki jedyny? Sąd. Proszę? Jedyny jednak? Pana zdaniem? Wysoki sądzie, bywają momenty historyczne, że jedyne. I my jesteśmy w takim momencie, pana zdaniem? Wysoki sądzie, 29 stycznia byliśmy w bardzo niebezpiecznym momencie, bo gdyby uchwalono ustawę i ona by weszła w życie. Rozumiem. Ale teraz, mamy maj. Pana zdaniem, sytuacja w naszym kraju jest tego typu, że pana zdaniem tak należy rozmawiać i tak należy prezentować swoje poglądy? Wysoki sądzie, powiem coś, co pewnie się obróci przeciwko mnie. Trudno. Działania, jest nawet w kodeksie karnym taki zwrot, zdrada dyplomatyczna. Zdrajcy dyplomatyczni siedzą w Unii Europejskiej i czynnie występują przeciwko państwu polskiemu, mojej ojczyźnie. Zdrajcy dyplomatyczni siedzą w Unii Europejskiej i czynnie występują przeciwko mojemu państwu. Posłanka Zawisza utożsamia się z grupą społeczną, która wprost artykułuje koniec tej Polski, likwidować to państwo. Mamy dosyć. Takie rzeczy słyszałem w mainstreamowych mediach. Czyli to zagrożenie pana zdaniem jest realne. Ogromne. Tak? I ogromne. Zatem dyskusja i prezentowanie swoich racji, czy też no przekonywanie może do zawrócenia z drogi, którą idą przeciwnicy, którzy uważają inaczej, już jest tego typu, to jest tak naprawdę, że należy takich argumentów używać, pana zdaniem, tak? 29 stycznia był taki moment, Wysoki Sąd. 29 stycznia był taki moment. Dzisiaj w maju jest pięknie. Dzisiaj trzeba było używać takiego argumentu, jak śmierć w ojczyzny, a dzisiaj mamy maj i jest pięknie. Ten wątek jest jakoś zdominował. Tak. Czy widział pan w internecie, nawet na stronach gazetego, zdjęcia pana prezydenta Andrzeja Dudy witającego się z żołnierzem Gromu, który ma na szefkę na prawym ramieniu śmierć w godą ojczyzny. Czy widział pan? Oczywiście, że widziałem. Zdjęcie prezydenta. Jestem dumny, że ta naszywka znajduje się na mundurach oficjalnych służb państwa polskiego. Nie tylko na mundurach wojskowych. Witam się z żołnierzem Gromu, który miał na szybkę napisem śmierć żołnierzy. Proszę pana, czy to zagrożenie, które pan wtedy identyfikował 29 stycznia, czy ono sprawiało, że pan chciał pozbawiać życia innych ludzi, albo chciał pan, żeby zrobili to słuchający pana wystąpienia w gromadzeniu? Panie mecenasie, Wysoki Sądzie, zeznałem w pierwszym przesłuchaniu pani prokurator, był to krzyk bezsilności i rozpaczy. Niestety nie rozumiem, że to był krzyk bezsilności i rozpaczy. A pytanie było, czy pan chciał tego, co pan... Nie, oczywiście, że nie. Nie chciałbym tego. Myślę, że... Czy pan tak traktował swoje słowa jako nawoływanie kogoś do zabierania potem życia, albo... deklarowanie, że sam pan to zrobi. Emocja... W stanie w tych realiach, jakie wtedy miały miejsce. Przecież to niemożliwe, panie mecenasie. Przecież to niemożliwe. No tak, ale czy wróćmy cały czas w miarę, bo to pana dzisiaj pytałem. Nie, tak, tak. Czy jednak pan wykluczał, że jednak może znaleźć się ktoś, kto pochodzi wbrew pana zamiarowi? Kto odbierze te słowa w sposób, no taki jasny, prosty. Było powiedziane, trzeba to zrobić. Mimo, że pan tego nie chciał, ale że tam ktoś się znajdzie taki chętny, przekonał mnie. Te słowa wypowiadałem nie po to, żeby kogoś przekonać do tego czynu. Ja wiem, ale czy pan się nie liczy z tym, że ktoś, to bo pan kompletnie nie zna, na kogo pan nie ma kompletnie wpływu i nie wie pan, co on zrobi, uzna, no dobrze, no tak trzeba zrobić. No cały czas to jest jakby taka niewiedziona. Ale Wysoki Sądzie, to są tylko słowa. Słowa pozwalają zabić.
200 tysięcy zgonów w Wysokim Sądzie. Przez milczenie. Słowa potrafią zabić, bo jeżeli ktoś namówi kogoś do tego, żeby coś zrobił, tak. Ale w Wysoki Sądzie. Ale jest nie grozi. Ja nie twierdzę, że pan namawiał. Podkreślał to wiele razy, nie było to moją intencją, nie był to mój zamiar, absolutnie nie chciałem tego. Natomiast ja cały czas nie dostałem to wszystko, mimo tego, że pan jest bardzo precyzyjny w swoich wypowiedziach, takiego jasnego powiedzenia. Czy nie przyszło panu jednak do głowy, że ktoś może postąpić zgodnie z pana słowami, ale wbrew pana intencji? Na pewno nie w tamtym momencie. W tamtym momencie? 29 stycznia. 29 stycznia nie brałem pod uwagę tego. Absolutnie. Tak może, że ktoś może poważnie potraktować Wysoki Sądzie moje słowa. A teraz? Jak Wysoki Sąd zasugerował, że może by się znalazł taki perselan, który by chciał dokonać tego aktu sprawiedliwości, czyli nazywa to aktem sprawiedliwości. No, czyli drzwi jak zachęta. Z punktu widzenia tego, z punktu widzenia Persewala. Tak. Wysoki Sądzie, no powiem tak. Na swoim przykładzie. Mam 60 lat. Powinienem pomścić śmierć mojej żony. Wysoki Sądzie, 38 lat przeżyliśmy. Dzień w dzień pracowaliśmy razem, to jest kawał czasu. Właściwie nie mam po co żyć. Właściwie stojąc tu, okrywam się hańbą, bo prawdziwy facet powinien sobie strzelić w łeb. Bo ze śmiercią mojej żony skończyło się moje życie. Znam sprawcę, który podjął decyzję. Nie dostał papiery, że żona ma cukrzycę, nie woła anestezjologa, nie wybudza. Tylko ładuje respirator. Teraz pan ma intelekt, który pana powstrzymuje przed pewnymi rzeczami. Ale nie każdy, kto pana słucha, musi takim intelektem dysponować. Ja cały czas do tego. Ale ja mam, Wysoki Sądzie, trudno mnie tutaj skazywać za to, że ktoś weźmie nikt moje pana słowo. Jeszcze za nic nie skazał. Ale przepraszam, użyłem skrótu. Proszę wybaczyć. Przecież oglądając film, 16 odcinek Zabójca z piłą mechaniczną. Powinniśmy reżysera też pociągnąć do odpowiedzialności. Więcej. Wysoki Sądzie, słucham w betoniarze, proszę posłuchać, bo to ważne. Bo to ważne. Słucham w betoniarze Przeboju. Numer jeden na wielu listach, w RMF, w Radiu Z. Wokalista śpiewa tak. Bo my chcemy żyć, bo my chcemy kraść i żadna nie zabroni nam. Pierwsze miejsce. Wokalista w sposób precyzyjny mówi, że chce żyć i chce kraść, i że nikt mu nie zabroni. No tak. Ale pan ucieka, może sobie odpowiedzieć na pytanie. Czy brałem? Nie brałem. Ja pytam, a tu i teraz. Wtedy pan nie brał fiasta, że pan powiedział, emocje, tłum, wystąpienie. Dobrze, ale jesteśmy, no, 3 miesiące, tak, po. Czy pan teraz na przykład, słysząc to pytanie na przykład sądu, nie zastanawia się? Zastanawiam się. Sąd mnie pyta, zastanawiam się. I jaki jest wynik pana przemyśleń? I to mi właśnie, po co właśnie mi chodzi? Czy jest pan dzisiaj w stanie powiedzieć, czy na następnej rozmowie pan to powie? Bo czas do zastanowienia się pan. Wysoki Sądzie, nie będę hipokrytą, nie będę udawał. Do ludzi, których określam mianem lewactwa. Pałam prawdziwą ludzką nienawiścią. Oni swoimi czynami udowodnili, że splugawią wszystko, zrelatywizują wszystko i zburzą wszystko dla własnego interesu politycznego. Zaprą się samych siebie, kiedy przyjdzie taki moment. Dobrze, i teraz. Jak się ma to do mojego pytania, bo teraz troszeczkę wjeżdżamy na politykę, a tutaj na to chyba miejsca nie będzie. Ale stąd tutaj też stoję. Tak, ale to nie z polityką, to jest związane tak ściśle. To są zarzuty karne. Tak. Tutaj się wynikają jakby, no, z tego, co pan myśli, że związanością polityczną. Ja cały czas miałem odpowiedź na to pytanie. Czy po zastanowieniu się
Jakie pan wniosku doszło? Jak już pani nas pochwalenie o tym zastanę? Wysoki sądzie, gdyby taki czyn został popełniony i nierozerwalny, kojarzyłbym go z moją działalnością, to pewnie bym nad tym rozmyślał i rozmyślał. Ale nic takiego się nie stało. Czy to nie wydarzy, a nad tym nie rozmyślał? Moim zdaniem, znając społeczeństwo polskie i charakter Polaków, to się nie wydarzy. Inaczej... Czyli dokąd się nie wydarzy, pan na tym nie rozmyśla. A wie pan, że jak się coś wydarzy, to już będzie za późno, żeby rozmyślać? Ale ja nie mogę być za to pociągnięty do odpowiedzialności. Wysoki sądzę. Czyli nie bierze pan tego pod uwagę, jako, że jak ktoś się powoła na to, Olszański powiedział, ja to zrobiłem, to pan uważa, że żadnej odpowiedzialności, nie mówię nawet w kwestii moralnej. Ale to jest taka sama sytuacja, jakbyśmy te 200 tysięcy zgonów wzięli, te samobójstwa u dzieci i powiedzieli tak. Ale ja pytam. Posłowie o to nie pytali, bo oni uznali, że nie są. Nie mogą sprawę karną, panie Bezena, się tylko pana klient. Tak. I teraz ja starałem się ustalić zamiar, ewentualnie proces jak myślowy, który temu towarzyszył. Jedno pytanie zadaję i pan odpowiedział. Już w końcu. Nie, dokąd się nic nie wydarzy, panie Bezena, nie zadania. I ja tą odpowiedź uzyskałem. To mi wystarczy. Wysoki sądzie. Przepraszam bardzo, z całym szacunkiem do Wysokiego Sądu, ale ostatnio dyskutowałem na temat tego nieszczęsnego człowieka o nazwisku Komeda, który dostał 18 lat, siedział 18 lat niewinny. Dyskusja była bardzo poważna, bo w kryminale siedzą ludzie świadomi. Wprost powiedzieli, że zawinił sędzia, który nie wziął pod uwagę dwóch bardzo ważnych elementów, które po 18 latach wziął ktoś inny pod uwagę. Przecież ten sędzia nie może się czuć winny tych 18 lat tragedii tego nieszczęśnika, który siedział niewinnie w kryminale. Mamy tutaj już informację też, że tak te przerwy się nie zdarzali, wszyscy potrzebują tego. Dobrze, ja pana stanowisko znam, w końcu uzyskałem odpowiedź i tak dalej. Sąd tego tematu wyłożył. Czy w tej kwestii, Wysoki Sądzie, trzy pytania? A czy to już ostatnie pytania? Przerwę. Czyli przerwa, proszę pani wiedzieć. Nie, jeżeli sąd widzi potrzebę przerwy. No tak. Wicekonieczność wtedy, jeśli powiedzmy, miałoby to jeszcze potrwać. Jeszcze to potrwa. Potrwa, tak? Proszę bardzo. Proszę pana, ile pan takich wystąpień publicznych mógł mieć w ciągu dwóch lat tej tak zwanej pandemii? Bardzo czy są dwie kości, można powiedzieć? To było kilkanaście, kilkadziesiąt, a może W samym roku 2021 tych wystąpień, tych manifestacji śmiało można powiedzieć, że kilkanaście. Proszę pana, czy podczas tych spotkań z ludźmi, czy tych wiedz, powstały jakieś realne przesłanki do tego, żeby pan uznał, proszę mi wybaczyć, Wysoki Sądzie, że na te spotkania przychodzą szaleńcy i wariaci. Wręcz przeciwnie. Czy coś się wydarzyło takiego? Żeby pan stwierdził, no to jakieś szalone zachowanie. Wręcz przeciwnie. Jacy to ludzie? To byli ludzie zatroskani, ludzie, którzy przedstawiali bardzo tragiczne historie. Ludzie byli zrozpaczeni. Byli zrozpaczeni, tak. Nikt nie palił żadnych kukieł, ani nie wnosił płonących krzyży. Czyli to ludzie, jak pan to ocenił? Ludzie... Sprawni intelektualnie i... Proszę? Sprawni intelektualnie i... Tak, ludzie, którzy przyszli zamanifestować swój ból, swoją tragedię, swoją niezgodę, którzy szukali w tych manifestacjach możliwości, że zmienią tę chorą sytuację, że prawda wypłynie na nich. Dobrze, tak w tym momencie... Proszę pana, czy podczas tych spotkań, tych wiedzów, manifestacji, widział pan jakieś interwencje policji wobec jakiegoś, nie wiem, nadaktywnego czy krewkiego uczestnika, który przekraczał jakieś normy wobec, powiedzmy, jakieś szaleńcze zachowania, wariackie prezentowe? W 2020 roku, w październiku 20, prowokator rzucał butelką w policjantów w Warszawie na placu defilad. Został przez nas złapany i policja go odebrała od nas. To był jeden taki przypadek, który widziałem. I ostatnia rzecz podsumowująca. Czy w tym czasie, o którym teraz pytałem,
miał pan powód do tego, żeby uważać, że pana wypowiedzi dają asumpt do jakichś, nie wiem, niepoczytalnych albo szaleńczych zachowań? Nic takiego się nie wydarzyło. To miał pan powód, żeby uważać, czy nie miał pan powód, żeby uważać, że coś się może wydarzyć? Nic się nie wydarzyło, nie miałem powodu, nie żeby uważać. Na ten czas to... Ten temat jest pan nas wskazał jako ważny, czyli osób, jakie słuchają ich jakby kondycji intelektualnej. Ja może pozwolę sobie przeczytać list, który płynął do sądu 11 kwietnia 2022 roku, czyli no, 3 tygodnie temu. Może pan usiąść ten czas. Nie będę już tutaj odczytywał imienia i nazwiska. Brzmią tak. W związku z tak skandalicznie przeprowadzonym postępowaniem sądowym 4722 przez sędziego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Andrzeja Bałzy dotyczące poszkodowanego Wojciecha Poprzańskiego syna Ryszarda wrawianego o popełnienie przestępstwa przez prokuraturę rejonowej Bydgoszcz Martę Dytyszko-Lewicką stosującą do tego sowiecką metodę dajcie nam człowieka, a my już paragraf znajdziemy lub wariata z rodziny na polecenie warszawskich kompradorów polskojęzycznych, tak zwanej karty wybrańców nie podlegającej żadnej kontroli, kasty wybrańców nie podlegającej żadnej kontroli, mającej za zadanie i na celu zniewolenie i upodlenie narodu polskiego do rangi prekariatu reprezentujących nie interesy państwa polskiego, tylko interesy mocodawców zagranicznych, zorganizowanej grupy przestępczej prokuratorsko-sędziowskiego matactwa matki czarnych w tomach stawiających się ponad prawem kolesiowskich powiązań i układów oderwanych kompletnie od rzeczywistości bezczelnych hipokrytów i pasożytów na społeczeństwie narodu polskiego, za tak wrogie reprezentowanie prawa wobec nas, obywateli, bezpodstawny reżim i ucisk, pozbawienie przynależnych praw obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski, tutaj są jedne artykuły, skandaliczne stosowanie prawa stosowanego, brak standardów, zasad i kanonów obowiązujących w wymiarze sprawiedliwości podczas rozpatrywanych skarg w związku z powyższym jest zmuszony do zastosowania prawa pokoleniowego i nakłada na siebie przekazywaną z pokolenia na pokolenie klątwę. Przeklina cię SS Andrzeju Bałza po raz pierwszy, ciebie i twoją rodzinę, twoje dzieci i dzieci twoich dzieci, dzieci do 7 pokolenia. Niech trawią wasze ciało i dusze choroby i wrzody, przypadki i wypadki połamanie kości, od środka ciało gniło i cuchło i śmierdziało, po śmierci przypadki w niebycie pozaziemskiego wszechświata. Przeklinam cię SSO Andrzeju Bałza po raz drugi. Ciebie, twoją rodzinę, twoje dzieci i dzieci twoich dzieci, dzieci do 7 pokolenia. Niech trawią wasze ciało i dusze choroby i wrzody, przypadki wypadki łamania kości, od środka ciało gniło i śmierdziało, po śmierci przypadki nie będzie pozaziemskiego wszechświata. Przeklinam cię SSO Andrzeju Bałza po raz trzeci. Ciebie i twoją rodzinę, twoje dzieci i dzieci twoich dzieci do 7 pokolenia. Niech trawią wasze ciało i dusze choroby i wrzody, przypadki wypadki łamania kości, od środka ciało gniło, cucho i śmierdziało, po śmierci przepadnie w niebycie pozaziemskiego wszechświata. To nie boli, od tej chwili bądź szatana Belzebuba nie boli. To nie boli, od tej chwili bądź szatana Belzebuba nie boli. To nie boli, od tej chwili bądź szatana Belzebuba nie boli. Niech tak się stanie, niech tak się stanie, niech tak się stanie. Jest to forma protestu przeciwko wam, ludziom niesprawiedliwości, jaką stosujecie wobec swojego bliźniego, stawiając się ponad prawem stosowanym, ponad prawem boskim, czujących siłę bezkarnie za swoje popełnione czyny niezgodne z obowiązującym prawem. Jest to zapłata piękne za nadobne wszelkie uwagi, wnioski i zażalenia. Odnośnie tego pisma uprzejmie proszę kierować do świętego dydy. I w kontekście tego, co pan powiedział przed chwilą o tej nienagannej kondycji psychicznej, o której pan się spotyka, miał pan jakąś, nie wiem, słowa komentarza, bo wyjaśnił do tego? Mam Wysoki Sądzie. Korespondencja, która do mnie przychodzi, podlega cenzurze. Przepraszam bardzo. Ile było takich listów? Ja mam wartek jeden. Czyli ja się panu tego odniesie. To jest też pana zdanie osoba, która cieszy się tymi wszystkimi przymiotami, o których pan mówił? Wysoki która sądzie, mówi, zanim się proces nie rozpoczął, że już został skończony? Skandalicznie przeprowadzony? Wysoki Sądzie, to jest jeden list. Nas jest, Wysoki Sądzie, kiedy po raz pierwszy został zlikwidowany kanał nasz na YouTubie, mieliśmy 130 tysięcy subskrypcji. To jest jeden list. Czyli nie wszyscy są tacy jak pan. Wygląda na to, że pan mówi, że wszyscy. Wysoki Sądzie, czy mogę, to słowo, no nie wiem, czy jest właściwe oczekiwanie od pana
Może możesz mówić odpowiedzi na pytania, panie Mezar. Ale nie, bo chciałbym się pytać. Natomiast myślę, że to pytanie można by zadać właściwie każdej osobie, która jest na sali. A my przecież nie mamy elementarnej wiedzy. My nie wiemy, kto to pisał. Panie, jest, my nie wiemy. Imię i nazwisko jest podane i włączyć adresy. To być może nie podane jest. To w zasadzie można to sprawdzić. Po odczytaniu w kontekście tego, bo pana pytania zmierzały do, że tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy są wszyscy pokojowo nastawieni i ale naprawdę niczego złego nikomu nie życzą. Natomiast takie listy wskazują, że nie wszyscy. Ale Wysoki Sąd został poczytany. Zapytałem Wysoki Sąd, Wysoki Sąd, ile takich listów było? Myślę, że ofiar, proszę mi wybaczyć, bo ja nie chcę trywializować, ja nie chciałbym dostać takiego listu, nikt z nas by go nie chciał dostać. Ale i nie chcę tej sytuacji trywializować i sprowadzać do jakiegoś tam nieistotnego elementu. Ale czy 200 tysięcy zgonów nadmiarowych, o których dzisiaj jest kompletna cisza, i te samobójstwa dzieci i młodzieży, to nie są bardziej bulwersujące? A czy pan Państwa nie bulwersuje to, że są próby nacisku, takie dosyć, na sąd, przez środowisko, które reprezentuje Wysoki Sądzie, przez zazywanie sądów bandytą sądową, Wysoki Sądzie, nigdy nie będę łajdactwa nazywać cnotą. Nigdy nie będę łajdactwa nazywać cnotą. To jest łajdactwo, pan zadanie? I to uważam za łajdactwo. Żeby tak pisać do sądu, do kogokolwiek z nas. Ale to się z nikąd nie wzięło. Ale uważam też za niegodne, przyjmowanie takiej postawy, gdzie każdy, kto ma odrębne zdanie, niezgodne z nurtem, no niestety prezentowanym przez te media, jest tak mniej więcej na poziomie podobnym poziomie. Ale czy oskarżony ma przekonanie, że dzisiejszy proces sądowy prowadzony w tym składzie ma związek z tym, że ma takie, a inne poglądy oskarżone? Ja podkreślam, że polityki nie było i nie będzie, to po pierwsze. Po drugie, mamy sprawę karną. Nie chcę tego w ogóle sądowi przypisywać. Nie, takich jakby nastawień nie chcę sądowi przypisywać. Natomiast myślę, że gdyby iść tym tokiem rozumowania, to by trzeba przyjąć, że właściwie pan powinien w ogóle wyrealizować tej swojej działalności i nic nie mówić, bo nigdy nie wiemy, kto co ma w głowie i jaki zapalnik uruchomił ją w niewłaściwym kierunku. Dlatego prawo wskazuje w kodeksie karnym, czego się nie powinno. Tylko że i dlatego tu się znalazł oskarżony, że musimy to. Ja to muszę. Sąd to musi rozstrzygnąć. Myślę, czy to, że to, co powiedział oskarżony, jest przestępstwem, czy nie. Myślę, że to. Ale chciałbym to przeprowadzić, panie Nestasie, w spokoju i bez żadnych nacisków. A sam pan widział, że to się działo. Wysoki Sądzie, nie podzielam tego. I nie podzielam tego. Tak nie powinno być. Ja nie muszę się zgadzać ze wszystkimi decyzjami sądu. Na przykład prosiłbym, gdyby sąd wtedy wskazał, że opuszczają wszyscy salę, bo ktoś się zachowuje w sposób niedopuszczalny. To bym wtedy prosił sąd, żeby zechciał sąd nie stosować tej swoistej odpowiedzialności zbiorowej. Ale do tego nie doszło i za to sądowi dziękuję. I nie podzielam takiego zachowania. Tam jest jeszcze inna karta. Zresztą z tego co wiem, to pani prokurator też odbierała podobne. Pani prokurator odbierała podobne. Myślę, że to. Do tej pory odbieram telefony na swoje biurko z podobnymi obelgami. Proszę Państwa, ale czy nie dostrzegamy oddziaływania tego ustawodawstwa dwuletniego na 200 tysięcy zgonów, 30% wzrostu samobójstw młodzieży i dzieci i 50% wzrost prób samobójstw. Czy nie dostrzegamy wpływu tego ustawodawstwa na tą tragedię i na ten dramat? Panie Stasie, gdyby pan był na to nie, Wysoki Sądzie, w ogóle. Proszę mnie zrozumieć. To, że ja prezentuję ten pogląd, który zaprezentowałem, nie znaczy, że mam zamiar odczucia sądu po takim łajdackim liście. Bardzo cenne jest to, co pan powiedział, panie mecenasie. Jeszcze chciałem dodać ja. Myślę, Wysoki Sądzie, tak. Gdybym był człowiekiem kompletnie stawiającym się w kontrze do rzeczywistości naszej, to żadna siła nie zmusiłaby mnie, żebym wyszedł z celi na dzisiejszy proces. Czy pan się identyfikuje w tą treścią? Zaraz powiem. Jestem tutaj z własnej woli. Doceniam to, że mogę się wypowiedzieć. Natomiast ten list napisał ktoś, kto chciał przede wszystkim mnie zaszkodzić.
dowodzenia. Dlatego, że gdyby było inaczej, gdyby to takich listów byłyby setki. Ja doświadczyłem w swoim życiu działań przeciwko mnie spreparowanych specjalnie, ponieważ jestem znany z tego, że nie akceptuję polskiej rzeczywistości LGBT-owskiej. Oni mają dużo czasu i dużo pieniędzy, więc zmagałem się, aż im się znudziło. Twierdzę, że ten list jest prowokacją mającą na celu spowodować u pana sędziego emocje negatywne, które w sposób naturalny zostaną przełożone na mnie. Absolutnie. Ja wiem, ale proszę szanowni, ten kto to napisał... Wie pan dlaczego zostało to odczytane? Tak. Tylko i wyłącznie dlatego, bo gdyby sąd chciał od razu coś pokazać, to byłoby to odczytane na samym początku rozprawy. Natomiast to było odczytane dlatego, jakby no niejako, może nie w kontrze, ale w uzupełnieniu tego, co pan powiedział, czy też może wywołania u pana refleksji, że nie wszyscy ci, którzy pana słuchają, którzy się z panem zgadzają, mogą racjonalnie podchodzić do rzeczywistości. Wysoki sądzie, mieliśmy manifestację w Kaliszu. I teraz robimy przerwę. Ale sekundę tylko. To będzie taka, jeśli są... Ale ostatnia minuta. Tak. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych w Kaliszu rozpętał akcję przeciwko nam do tego stopnia, że restauratorzy zamykali restaurację, a komendant policji kaliskiej spotkał się z nami i powiedział: panowie, będziecie demolować miasto. Ja zapytałem go się, my? Więc stworzenie aury przeciwko nam, to jest od tego. Wysoki sądzie, ten list napisał ktoś, kto miał za zadanie, jego zadanie było wywołać negatywne emocje wysokiego sądu w tym adresie. No to zamiar się nie mówię. Dzięki Bogu. Dlatego, że będzie starał się też pokazać na zewnątrz, rozumiem to w ten sposób bez strony. Przerwa. I teraz tak, no przerwa. Zapytam tutaj. Ile czasu będę improwizacyjnie odprowadzić, rozkazuję to przeprowadzić. Nie łącznie ze skorzystaniem. Czyli 20 minut, tak? Czyli przerwa o 13.30.